Słuchajcie, więc zacznijmy od początku. Cały pomysł, tak jak powiedziałem, troszkę mojej historii, zaczął się 6 lat temu, ponad 6 lat temu. Alors pour la commence, on va commencer maintenant. On attend toujours des Pavel pour la traduction, mais il n'est pas encore arrivé. Alors on va commencer avec moi en traduction. Alors désolé. Toute la, ça a commencé à partir de 2015. I dlatego, że byliśmy tacy uparci w dotarciu do swojego celu, zaczęliśmy realizować ten projekt i dzisiaj mamy naprawdę gigantyczne rezultaty, bo jest ponad 5,5 miliona punktów obrotu. Buba, Goldi! Obrotu miesięcznie. No! No! Y a quelqu'un qui a des micros ouverts, hein? Nathalie. Pardon. Ja zaraz powyłączam, ok, dzięki. Alors, et pour ça, comme ils sont super croyants en duo life, c'est pour ça ils sont réussi, ils ont fait tout pour réussir. Ja nazywam się Norbert Warzyszyński, dzisiaj po 5 latach mam stanowisko dyrektora generalnego w duo life. Alors, monsieur, il s'appelle Norbert Warzyszyński, il est après 5 ans, il est directeur national. International, dyrektor international de Duo Life. I to, co chciałbym Wam dzisiaj pokazać, to to, czym jest projekt Duo Life, czyli jaki jest model biznesowy i jak wygląda plan marketingowy w tym biznesie. Il va nous montrer des plans de marketing dans le business, plan rémunération et comment ça se passe chez Duo Life. Wszyscy gotowi jesteście? Vous êtes prêts? To zaczynamy. To zaczynamy. Alors on commence. Ok, już minutkę. Pokażę Wam ekran, jak to wygląda, żebyśmy mogli też mówić o rzeczach, które i Was interesują i Wam są potrzebne. Alors, on va montrer des slides. Des slides sont en français. Alors ça va. Ok. Widać? Oui. Tak, tak, widać. Super, super. Więc jakie są możliwości z Duo Life? Niektórzy z was znają, niektórzy mają pytania co do tego, to pytania zostawimy sobie na koniec. Lećmy des questions, des questions ça va être à la fin. On pose pas des questions maintenant, on va faire des questions à la fin. Model biznesowy był jakby na początku projektem związanym z biznesem sieciowym, czyli żeby wynagradzać ludzi tak jak w biznesie sieciowym. Pour commencer la business, ils ont commencé comme toutes les MLM pour rémunération comme dans la toutes les MLM comme avant. Natomiast to, co się wydarzyło w trakcie, chcieliśmy pokazać, że my jesteśmy inni i daliśmy najwyższej jakości produkty dla zdrowia, które wy już wszyscy, tak myślę, dzisiaj używacie i wielu z was jest bardzo zadowolonych z jakości tego produktu. Mais ils sont changés pour avoir des meilleurs produits et meilleurs plans de rémunération pour que ça marche encore mieux comme dans l'autre de marketing. Cała istota tego przedsięwzięcia polega na tym, że plan ustawiliśmy w taki sposób, żeby pieniądze mogli ludzie zarabiać wtedy, kiedy też mają własną aktywność. Jeszcze raz, bo nie zrozumiałam do końca. Okej, okay. Tak ustawiliśmy plan kompensacyjny, żeby był... Tak? Des plans compensation, il est fait comme ça parce que... Żeby był związany z własną aktywnością klubowiców, czyli oparty o konsumpcję własną. Pour tout le monde, pour gagner dans la rémunération, ils besoin utiliser des produits. Czyli istota polegała na tym, żeby ludzie będący klubowiczami niekoniecznie sprzedawali produkty, tylko bardziej używali je dla siebie. C'est pas pour vendre des produits, c'est pour utiliser des produits par nous-mêmes. Czekajcie, wyłączy głos. Czekajcie. Kasiu, włączysz sobie głos za chwilkę sama, dobrze? Jeszcze. Tak, tak. Ok, teraz sobie włącz głos, jak mnie słyszysz. Będziemy co jakiś czas musieli sprawnie tutaj funkcjonować, tak. Również z hostem. Ok, dobrze. I teraz tak naprawdę istota jest bardzo prosta. Ustawiliśmy to w ten sposób, żeby każdy mógł sobie kupować przez stronę internetową firmy.
Ils ont fait des trucs faciles parce que tout le monde il peut acheter des produits par internet. Czyli ja jestem klubowiczem, kupuję bezpośrednio w firmie, firma mi dostarcza i to jest cała istota, czyli pewnego rodzaju biznes e-commerce. On pas besoin acheter plein de produits pour vente, c'est tout le monde qui achète par la site directement. I teraz to ważne, ten e-commerce był związany na początku tylko ze zdrowiem, dzisiaj już idziemy szerzej, bo idziemy w produkty również żywnościowe. Au début c'était juste pour la santé, maintenant on commence à avoir des produits pour manger aussi. I teraz ja jako klubowicz mam możliwość przeprowadzenia kolejnych osób, które też mogą kupować sobie w sklepie internetowym z rabatem. Alors moi, comme je suis distributeur, j'ai possibilité d'avoir des clients qui peuvent acheter sur la site directement avec des promotions moins chères. I mogą być to zwykłe osoby, które kupują tylko produkt dla siebie, albo punkty, w których one odsprzedają produkty dalej. Ou des personnes qui achètent pour lui-même des produits en prix normal ou acheter des produits et vendre acheter des points pour nous-mêmes, alors acheter des produits et vendre à côté. Czyli tak widzicie tu na slajdzie, mogą to być apteki, sklepy zielarskie, jakieś... Alors comme des pharmacies, des magasins bio. Mogą być sklepy zielarskie, różne również osoby, które pracują w branży zdrowia, w branży medycznej. Toutes les personnes qui travaillent dans la médecine, comme des magasins bio, comme des pharmacies. I teraz idąc dalej, każdy klubowicz ma, każdy kto ma do czynienia z, na prezentacji z klubem DuoLife. Toutes les distributeurs qui sont dans DuoLife, qui sont dans la présentation DuoLife. Ma możliwość wyboru czterech opcji współpracy czy zakupu produktów. Il y a quatre possibilités d'acheter des produits. Pierwsze, może być tylko klientem końcowym, kupować w cenie detalicznej. Il peut être des clients et acheter dans, en prix gros, en prix normal. Może być klientem preferowanym, czyli kupować z rabatem. Les clients VIP, client VIP avec des rabats de 15%. Może być klubowiczem, który troszkę chce więcej pieniędzy na rabatowanie produktów. Distributeur qui va avoir plus de pourcentage moins cher de produits. Albo być klubowiczem, który chce poważną karierę zrobić z DuoLife. Ou distributeur qui veut avoir des veut travailler avec DuoLife, qui veut avoir gagner d'argent avec DuoLife. I teraz od czego się zaczyna? Jaka jest różnica między tymi osobami, o których wam wspomniałem wcześniej? C'est quoi la différence entre les quatre personnes? Tu macie ceny różnych produktów w zależności od tego, jaką formę współpracy ktoś wybierze. Vous avez des prix des produits en dépend de quelle situation vous choisissez. Si vous êtes client VIP ou distributeur. Po prawej stronie macie na czerwono kwotę zarobku, czyli różnicę między ceną detaliczną a ceną klubowicza. En rouge, jeszcze raz, czerwonym. Czerwony to jest kwota, jaką mamy różnicę między ceną klienta, czyli ceną detaliczną, a ceną klubowicza z pełnym rabatem. Différence entre des rouges, c'est différence entre des clients i distributeurs. En rouge. Tak. Zielona to jest cena, za jaką kupują klubowicze. Vert, c'est des prix à quel achètent des clients. Ta pomarańczowa to jest cena, za którą kupują klienci preferowani i pierwszy zakup. Orange, i pierwszy orange zakup. C'est VIP premier achat. A cena brązowa to jest cena detaliczna. Et la marron, c'est la prix en détail. Le prix détail. I macie też rubrykę z ilością punktów na poszczególne produkty. Myślę, że to jest dla was znane, ale to tak dla przypomnienia. OK. I teraz, to są ceny dla klienta, tak jak tu widzicie na slajdzie? Ça, c'est des prix pour les clients, des prix de détail. Tak jest. Klient preferowany ma już różnicę między
ceną detaliczną, a ceną klubowicza, czyli nie ma pełnego rabatu? Des clients VIP, des clients préférants, il n'y a pas de rabat, c'est des prix comme ça. Cena dla klubowicza z pełnym rabatem, z pełną zniżką, to jest teraz podana kwota? Ça, c'est des prix pour la distributeur. I to jest bardzo ważne, bo tu może być klient, który jest klientem klubowiczem, konsumentem tylko, z 250 punktami miesięcznie obrotu. C'est juste pour la distributeur qui a 250 points. I tu jest bardzo ważna jedna rzecz. On korzysta z pakietów rabatowych, z tych gift packów co 4 miesiące. Il profite des gift packs toutes les 4 mois. Korzysta z 50% rabatu, jeśli chodzi o możliwości działania w klubie. I 50% de rabat pour la distributeur. Czyli nie korzysta z pełnego planu możliwości finansowych. C'est pas la même, il a pas 100% comme des distributeurs à 500 points. Tak naprawdę korzysta ze struktury rabatowej tylko i to mu daje tą zniżkę 50% z obrotu swojej grupy. Il a juste 50% des chiffres à faire de ses distributeurs dans la groupe, dans sa groupe. Czyli ludzie decydują sami, czy chcą być tym, korzystać na mały sposób z tego planu, czy chcą ze wszystkiego korzystać. Alors c'est nous qui décide avec quel programme on va aller, où on veut gagner plus ou moins, ou 250 points ou 500 points. I kolejna to te same ceny ma klubowicz, który buduje karierę. Il y a la même prix pour la personne qui sont qui va être distributeur qui vont gagner argent avec Duo Life qui achète des packs à 500 points. Różnica polega tylko na tym, że klubowicz, który buduje karierę, robi 500 punktów obrotu co miesiąc. Différence entre première et deuxième, c'est juste de 500 points. I ma większe rabaty co czwarty miesiąc, czyli te produkty gratis. Il gagne plus toutes les 4 mois alors des packs il a 500 points pas comme avant 250. Korzysta ze 100% możliwości planu kompensacyjnego. Il a 100% des rabats des plans compensation. I bierze również udział w dodatkowych nagrodach typu wycieczki i samochody. Il peut aussi prendre il peut gagner des voitures et les voyages. Czyli te que des distributeurs à 500 points. Alors celui-ci a 250 points, il peut pas avoir de la voiture et de voyage. Czyli te różnice, które widzieliście, każdy ma prawo wybrać sobie, jaką ścieżką chce podążać. Tout le monde qui peut choisir qu'est-ce qu'il veut faire pour Duo Life. Daliśmy ten wybór dlatego, żeby ludzie mieli z czego wybierać. Jedni chcą robić karierę, inni chcą tylko troszkę zarobić na swoje produkty taniej. C'est pour tout le monde, il peut choisir qu'il veut faire quoi, qu'il veut juste utiliser produit pour lui-même ou il veut vendre, il fait gagner argent, il fait faire ça en plein temps. A niektórzy chcą tylko kupować w cenie rabatu 30% i im to wystarczy. Et pour les gens qui vont juste avoir des produits moins chers. Dzisiaj skoncentrujemy się na tym, jakie możliwości plan daje dla tej osoby, która chce w pełni wykorzystać możliwości tego planu. Pour aujourd'hui, on va faire juste pour la personne qui veut être à 100% en Duo Life, qui veut être distributeur à 100%. Ok. I teraz, Paweł nie dojechał? Proszę? Paweł nie dojechał jeszcze? Wiesz co, no cały czas się też... Jest mi naprawdę ciężko, nie wiem, czy dystrybutorzy będą na tyle w stanie zrozumieć z mojego tłumaczenia, bo... Wiesz co, dlatego staram się bardzo prosto to mówić, ja nie mam zwyczaju komplikować. Czekaj, zadzwonię do niego jeszcze. Że minutkę. On attend un petit peu, Norbert y appelle Paweł, si il va arriver pour la traduction, parce que c'est quand même difficile pour moi de traduire directement. J'espère que vous comprenez un petit peu. Franchement, c'est super, bravo à toi. Ja zapytam tak, czy na razie dla wszystkich jest jasne, to, co tłumaczymy i to, co Kasia tłumaczy? Personne qui m'entend. Est-ce que vous comprenez tout ou pas? Oui, Kasia, c'est super, on comprend tout. C'est super, merci. Désolé, hein. Oui. On attend.
Kasia, t'es super. Continue, t'es super. Yeah, et vidis, Kasia, super. Gratulacje. Bravo. To lepiej. Będę mówił bardzo prosto, więc Kasiu, poradzisz sobie na pewno. A na Pawła już tam dałem informację, żeby tu, nie wiem, może gdzieś zasięg mają problem i dlatego, wiesz? Okej. Żeby zostać klubowiczem, nie jest nic potrzebne, tylko robimy pierwsze zamówienie. Pour être distributeur, on besoin faire juste la commande. Pierwsze zamówienie może być o wartości 250 punktów wtedy klientem. Vous avez le micro ouvert, hein? Okay. Il y a quelqu'un qui a des micros ouverts et je n'entends rien de tout. Zaraz. Kasiu, włączysz sobie z powrotem mikrofon. Tak. Okej, okay, dobra. Okej, okay, c'est bon. Super, minutka jeszcze. Czyli teraz tak, ten zakup za 250 punktów, jak powiedziałem. Pierwszy zakup za 250 punktów daje komuś możliwość być klientem, który kupuje z rabatem produkty pełnym, ale nie ma wszystkich możliwości planu. Tak jak mówiłem. Alors, achat 250 points, comme on a dit avant, il est pas tout comme achat à 500 points. Kolejne zamówienie, które ktoś może zrobić, to jest 500 punktów. J'entends rien de tout. Il y a quelqu'un qui a des micros ouverts. Désolé, hein? J'entends rien. Allô? Jesteście? Robert? Jestem. Jeszcze raz, jakbyś powtórzył, bo nic nie słyszałam, ktoś mu otworzył znowu może mikrofon być, okay. I... Okej. Innej osoby zamówienie może być za 500 punktów i to daje jej możliwość korzystania z pełnego planu. Alors, pour la plan de remuneration, il faut faire des achats à 500 points. Kolejne zamówienie, na przykład za 1000 punktów, wtedy ktoś ma możliwość za 1 euro mieć dodatkowy produkt. Alors, on peut avoir aussi des commandes à 1000 points, comme ça, des distributeurs, il peut avoir à 1 euro un produit en plus. Achat 1 euro, un produit en plus. Czyli kolejne zamówienie, na przykład 1500 punktów, to są dwa produkty za 1 euro. 1500 points, c'est deux produits pour 1 euro. I tak dzieje się w każdym przypadku kolejnego 500 punktów więcej, czyli 2000 punktów. Trzy produkty. C'est comme ça, toutes les 500 points. 2000 points, c'est trois produits à 1 euro. Każdy wybiera sam, od jakiej wielkości zakupu pierwszego chce zacząć. Tout le monde, il choisit lui-même comment il veut commencer les distributions. 200-500 points, 500 points, 1000 points, 1500 points. Tout le monde, il décide pour lui-même. Nikomu nie narzucamy, idziemy bardziej w kierunku, to wybiera ten, kto chce z nami współpracować, jaki pakiet pierwszy kupuje. C'est pas Duo Life qui tu dis il faut acheter à 500 points, si tu veux commencer, il faut acheter 1500 points, c'est toi-même qui décide. Najczęściej jednak z tych wszystkich pakietów, tak jak tu widzicie, bo możliwość wyboru produktów jest dowolna w ramach zakupu. Des achats de produits, c'est tout le monde qui peut acheter comme il veut, mais la plus des achats, c'est... Nie narzucamy nigdy nikomu, co wybiera. Może teraz wybrać zakupy pakietu konkretnego produktów na konkretną dolegliwość. En plus, maintenant on peut choisir des paquets qui sont déjà préparés, il y a 13 paquets qui sont déjà faits. I kontynuować taki zakup pakietu w konkretnej kuracji. Et on peut continuer. Cet paquet comme on veut, toutes les mois, la même paquet. Il y a personne qui décide pour nous. A najczęściej kupowanymi pakietami przy starcie są te pakiety zaznaczone na czerwono. Et la plus achetée, c'est celles-ci qui sont en rouge, les trois paquets, 500 points et 1020 points. C'est les plus achetées en Duo Life, des paquets. Należy pamiętać o jednej rzeczy, że zawsze jak jesteśmy... Jak pokazujemy możliwości, important, il faut pas oublier comment on montre des possibilités. To pamiętajcie o tym, że jesteśmy przykładem dla innych, bo często ludzie pytają, a jaki ty wybrałeś? C'est nous-mêmes, parce que des gens, ils demandent nous-mêmes, qu'est-ce que toi
pris, de quel paquet tu as pris, tout le monde il demande. Alors, nous, on a besoin d'utiliser des produits pour savoir quoi à montrer au distributeur. Więc jeżeli mamy taką sytuację, że chcemy biznesowo do tego podejść, dobre pieniądze zarobić, to też alors, jest ważne, jaki my... Si on veut gagner bien argent dans la Duo Life, to ważne jest, jaki sami kupiliśmy pierwszy pakiet. C'est important, qu'est-ce qu'on a acheté en première fois. I idąc dalej, co jest bardzo ważnym pierwszym wynagrodzeniem, to oprócz tej różnicy w zakupie 30%... Jeszcze raz. Pierwszym wynagrodzeniem w firmie jest ta różnica między ceną detaliczną a ceną klubową. To są pierwsze pieniądze, jakie ktoś może mieć. Premier argent, c'est des 30% d'achat entre achat et vendre. Może odsprzedać produkty i zarobić te 30%, to są jego pierwsze pieniądze. Il peut acheter des produits et les vendre, alors il gagne 30%. I drugą bardzo ważnym dochodem, który dajemy, to są gratisowe produkty co czwarty miesiąc zamówienia. Deuxième chose, c'est des produits gratuits toutes les 4 mois. Czyli jeżeli na przykład jesteś klubowiczem i zrobiłeś aktywność za 500 punktów, alors si tu es distributeur et tu as acheté des produits à 500 points, i w kolejnym miesiącu powtórzysz 500 punktów, to nie muszą być te same produkty, ale 500 punktów. Alors et mois prochain tu fais la même commande à 500 points, pas la même produit, juste 500 points. I w kolejnym powtórzysz znowu 500 punktów. Et la prochaine encore 500 points. I w czwartym również. Quatrième encore. To za 1 euro dostaniesz w gratisie dwa zestawy Duo Life. Alors à 1 euro, tu vas avoir deux paquets Duo Life jour nuit à 500 points. Deux fois. Dlaczego deux bouteilles to... jour et deux bouteilles nuit. Dlaczego to zrobiliśmy? Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont préparé cette promotion? Po to, żeby klubowiczom pomóc nauczyć ludzi używania produktów. Pour utiliser des produits, pour se habituer comme des produits Duo Life, il faut utiliser. Czyli za systematyczne zakupy co miesiąc. Pour être systématique, tous les mois acheter des produits. Nagradzamy dodatkowo w czwartym miesiącu za 1 euro gratisowymi produktami. Pour ça, ils ont fait cette promotion. Si tu es systématique et tous les mois tu achètes à 500 points, de quatrième mois, tu as des promotions de 500 points. I moje pytanie brzmi zawsze, jak robię prezentację. Komu z Was się to podoba, że możecie dostać w czwartym miesiącu gratisowe produkty? Komu się podoba? Ręka w górę. Alors, comme Norbert il fait des présentations, il à ce moment-là, il demande toujours, c'est qui aime cette promotion? La main en l'air. Super. Mnie się też bardzo podoba. Chciałbym tak paliwo mieć co czwarty miesiąc, zakupy spożywcze. Lui, il aime ça, alors il veut bien avoir aussi de l'essence toutes les 4 mois gratuit, toutes les 4e achats dans les courses gratuit. Kto by też z Was tak chciał? Qui veut la même chose? Ja bym bardzo. Zobaczcie, ile więcej pieniędzy byśmy mieli, prawda? Comme ça, on va avoir plus d'argent si on est partout toutes les 4e achats gratuit. I to się również bardzo wielu ludziom bardzo podoba, że mają taką możliwość. Alors des gens, ils aiment ça pour avoir cette possibilité de gagner toutes les 4 mois des produits. I to jest bardzo ważne. Kolejne 4 miesiące cyklicznego zamówienia, znowu gratisy. Et c'est très important, encore 4e mois, la prochaine 4e mois, encore vous avez des produits gratuits. Kolejne 4 miesiące systematycznego zamówienia, znowu gratisy. Et un autre 4 mois de commandes systématiques 500 points, encore 4 bouteilles gratuites. Kolejne 4, znowu gratisy. Encore des 4, encore des gratis. W roku, w gratisach, w ciągu roku w gratisach, ludzie, którzy systematycznie zamawiają. Dans l'année, des gens qui sont systématiques dans les commandes. Poczekajcie, zaraz wam powiem. Mają gratisy wartości 488 euro.
vous avez la gratis 488 euros par année. Si vous avez votre commande, elle est tous les mois la même chose, 500 points, vous gagnez 488 euros des produits. To zobaczcie sobie, przez 10 lat, jeżeli tak używamy, to mamy 4800 euro w gratisach. Ile lat? 10 lat. Alors si, si on commande comme ça 10 ans, on est 4800 euros gratuits. Komu się to podoba? Qui aime ça? La main en l'air. Super, mnie się bardzo podobało. Nous aime ça. Jedziemy dalej. Czekajcie, poczekajcie. OK. Jedziemy dalej. I teraz, jeżeli to są zamówienia za 500 punktów, to gratisowo są dwa zestawy DuoLife? Jesteś, Kasieńko, bo cię nie słyszę? Si c'est des achats à 500 points, vous avez deux paquets gratuits, comme on a dit tout à l'heure. A jeżeli ktoś zamawia regularnie za 250 punktów, dostaje co czwarte zamówienie jeden zestaw DuoLife. Et si c'est 250, vous avez un paquet DuoLife jour nuit. Jedziemy dalej. I ktoś chce budować biznes, ma gratisowe produkty, co czwarty miesiąc buduje biznes. Si quelqu'un qui veut faire des business avec DuoLife, il a ses produits gratuits déjà toutes les 4 mois. Pierwszym wynagrodzeniem, które dodatkowym, które dostaje? Plus, qu'est-ce qu'il y a encore en plus de 4 packs? To jest wynagrodzenie w momencie, kiedy twój człowiek pierwsze robi zamówienie. C'est des bonus qui des premières fois ton distributeur il fait des achats. To z jego pierwszego zamówienia dostajesz prowizję między ceną detaliczną a ceną, którą on kupuje. Czyli te 15%. Tak 30%. Jest. Tak jest. Alors, tak jest. Ty gagnant de 30% d'achat de ton distributeur premier. Po lewej stronie macie napisane wartość zamówienia danej osoby i wartość waszej prowizji z pierwszego zamówienia. Te na brązowo to jest prowizja. To jest wartość prowizji, te na szaro to jest kwota zakupów. Nasza. Nie, nowej osoby. Czyli jak ja wprowadzam ciebie, to ty płacąc 75 euro, ja dostaję 12,50 od ciebie. Alors des premières personnes, des premiers achats de ton premier distributeur, toi tu es gagnant 12,50 euros pour ton première personne. Jeżeli Kasia mnie wprowadza, ja robię zakupy za 108 euro, to Kasia zarabia z pierwszego mojego zamówienia 13,75. Si mon distributeur il fait achat à 108 euros, je suis gagnant 13,75 euros. Jeżeli moje zamówienie byłoby większej wartości, to macie na zielono większe wartości prowizji, które są dla was. Tout dépend de achat de ton distributeur. De côté gauche, c'est qu'est-ce qu'il a acheté distributeur. De côté droite, qu'est-ce que vous avez gagné. Czyli wszystko, wasza pierwsza prowizja za pierwsze zamówienie waszej osoby zależy od wielkości jego zamówienia. Comme je dis tout à l'heure, c'est des provisions, c'est de combien de distributeurs il a acheté, votre premier distributeur. Oprócz tego pierwszej prowizji za wprowadzenie człowieka z jego pierwszego zamówienia. En plus de ça. Jest jeszcze prowizja ze struktury rabatowej. Czyli wprowadzając człowieka, ja mam dodatkowo jeszcze 3% od jego zamówienia. Oprócz tych kwot po lewej stronie. En plus de qu'est-ce qu'il y en a gagné, qu'est-ce qu'il y a marqué sur la côte gauche, vous avez en plus 3% qu'est-ce qu'il a acheté de distributeur. En plus ça. Z pierwszego poziomu 3%. Sur la première niveau 3%. Z drugiego poziomu, czyli jeżeli moje osoby przyprowadzą kogoś następnego, 3%. Deuxième niveau 3%. Z trzeciego poziomu 3%. Troisième aussi 3%. I tak jest do szóstego poziomu. Et c'est comme ça jusqu'au sixième niveau. I to jest prowizja dodatkowa oprócz prowizji, o której powiedziałem wcześniej,
czyli z pierwszego zamówienia. C'est bonus en plus, plus celle-ci qui est marquée en côté gauche. W sumie, gdyby to zbudować takim przykładem, jak tu jest na rysunku w tym kole, tak? Tak. To mamy na pierwszym poziomie trzy osoby, gdyby każdy wprowadzał trzy, to w sumie na szóstym poziomie mamy 729 osób. Si tout le monde, ils font dans cette première ligne trois personnes, en total on a 720? 729 osób jest na szóstym poziomie. 726 personnes en sixième niveau. Gdyby każdy zrobił zamówienie za 500 punktów, si tout le monde, ils font des commandes à 500 points, to prowizja wasza totalna jest 2047 euro. Przepraszam, przy 250 punktach jest 2047 euro. Si vous faites des commandes à 250 points, vous êtes gagnant 2047 euros. I co jest bardzo ważne, jeżeli ktoś wpisał się na 250 punktów, qu'est-ce qui est important, personne qui l'a acheté première commande et l'a fait à 250 points, może korzystać z planu tego, o którym wam teraz powiedziałem. Il peut avoir cette plan rémunération comme on a dit tout à l'heure. Czyli z tej prowizji od pierwszego do szóstego poziomu po 3% z wielkości zamówienia. Alors de premier niveau à sixième niveau, elle a toujours 3%. Jeżeli natomiast w całej tej grupie wszyscy zrobiliby zamówienie za 500 punktów, alors si tout le monde ils font des commandes à 500 points, to prowizja wasza będzie prawie 4100 euro. Vous avez gagné 4095 euros. I to jest jakby pierwszy etap prowizji możliwy do uzyskania w Duolife. C'est la première étape des bonus qu'on peut avoir en Duolife. Czyli ze struktury od pierwszego do szóstego poziomu. Alors des structures de première de sixième niveau. Qu'est-ce qu'on peut gagner? Ale to nie wszystko w Duolife. Mais c'est pas tout encore. To dopiero zaczynamy. On vient de commencer. Teraz, struktura kariery jak wygląda? Czyli jeżeli ja aktywnie buduję zespół, to jaką mam szansę na dodatkową premię jeszcze? Alors maintenant, c'est des structures de carrière. Qu'est-ce qu'on peut avoir en plus en Duolife? Qu'est-ce qu'on peut gagner en plus? Czyli zaczynamy jako klubowicz. Mogę zrobić zamówienie za 250 punktów lub 500, tak jak tu widzicie na tym niebieskim kwadraciku. Alors de première chose, des club members, on peut faire des commandes 250 ou 500 points. Co się stanie, jeśli ja wprowadzę trzy osoby ze swojego linku? Qu'est-ce qui ça va passer si je vais avoir trois personnes? Moi-même, si je vais avoir trois personnes. Dostaję awans na lidera grupy. Je passe niveau groupe leader. Czyli jeżeli chcę być liderem grupy, muszę mieć trzy oddzielne osoby w oddzielnych organizacjach. Alors pour être groupe leader, on besoin avoir trois distributeurs. Które mają po 500 punktów obrotu w każdej z tych grup. Qui ont 500 points d'achat. Tout le monde, toutes les trois personnes 500 points. OK. Wszystko jasne do tej pory? Tout le monde comprend tout pour l'instant? Super, jedziemy dalej. Co jest dalej w ścieżce kariery? Qu'est-ce qu'il y en a encore dans la structure carrière? Następne stanowisko. O, tu jest przykład takiego lidera grupy. O, dobre. Tu jest przykład takiego lidera grupy. Alors maintenant on a des groupes leaders avec des trois personnes qui ont 500 points. Jeżeli taki człowiek zaczynający w 31 swoich dni wprowadzi trzy osoby po 500 punktów. Est-ce qu'on fait trois premières personnes en 30 premiers jours? Des jours qu'on s'inscrit en Duolife et on a 30 jours, avoir trois premières personnes qui sont achetées à 500 points. To wiecie to doskonale, że ma status złotego lidera grupy. Il a des status de golden group leader. I teraz co się dzieje? Dodatkową prowizję dostaje oprócz prowizji ze struktury rabatowej. Alors, il a bonus en plus.
ma udział w podziale 2% z obrotu całej firmy, światowego obrotu firmy. Alors, il a 2% de chiffre d'affaires global. I macie przykład. Jeżeli by obrót firmy był 5 milionów punktów, alors si de Duolife a la 5 millions de points, to 2% z tego to jest 100 tysięcy. Alors 2% c'est 100 000 points. Jeżeli by liderów grupy, złotych liderów grupy w skali miesiąca było 300 osób, tak jak w tym przykładzie, alors on a 300 golden group leader, to dostajecie prowizję jako udział 83,25 euro. Alors vous avez des bonus 83% à 25 centimes. I myślę, że doskonale to znacie, bo wielu z was tą premię bierze i gratuluję wam za to. Alors il est super content parce que beaucoup de nous ils ont réussi en 30 jours faire des golden group leader et ils ont eu avoir des 2% de chiffre d'affaires. Bo to jest świetna robota, gdzie pokazujecie od razu dynamiczną akcję, że to można zrobić i należy wam się ten pieniądz. Gratulacje. On fait super travail, super, on est super dynamique et on voit comme on peut faire, si on veut, on peut faire. Kolejne stanowisko, które można uzyskać, to jeżeli pomagamy ludziom w swoim zespole powielić ten schemat. Alors si on aide un autre distributeur, notre trois premiers distributeurs faire la même chose comme on a fait, alors trouver des trois prochaines personnes. Czyli pomogę tym moim ludziom w 30 ich dni zdobyć status złotego lidera grupy. Alors j'aide ma trois personnes trouver des trois personnes alors dans 30 jours avoir golden group leader. To ten człowiek ma udział w podziale 2%. Alors notre distributeur il a aussi 2% des global de Dual Life. A ty masz status producenta złotych liderów. Et toi, tu as le status de Golden Group Leader. Producent złotych liderów. Czyli lider grupy. Nie. To jest producent złotych liderów, bo ta dziewczyna jest liderem grupy złotym, a ty masz status Golden producenta. Group Leader. Tak. Ouais. Okej. Okay. I co dla ciebie jest wtedy dodatkowo za prowizja? Alors toi ta bonus en plus. Udział w podziale 1% z obrotu całej firmy. Alors 1% de chiffre d'affaires global. Komu z was się to podoba? Komu z was się to podoba? Piątkę na czacie dajcie albo łapkę w górę. Alors la main en l'air ou 5 sur le chat. Zobaczcie, od najmniejszego stanowiska firma daje udział w obrocie światowym. Alors, tout début, comme on commence, de Duolife, il partage ses chiffres d'affaires global. Czyli jesteś udziałowcem firmy, a przyprowadziłeś tylko kilku ludzi. Tu peux avoir des chiffres d'affaires et t'as ramené juste trois personnes. I to dało ogromny rozpęd nam w całym biznesie. Alors c'est pour ça on est aussi rapide dans cette business. Idziemy dalej. Jakie jest stanowisko kolejne? Alors la prochaine structure carrière. Idziemy prochaine position. Pardon. Okej. Okay. Budując, pomagając ludziom w swoim zespole na zbudowaniu u nich lidera grupy. Alors si on aide notre distributeur avoir aussi des group leader. Budujemy coraz większą organizację. On fait plus en plus de distributeurs dans notre pour nous. I ta grupa ma coraz większe zakupy. Obrót rośnie, zakupy rosną. Et cette groupe elle a encore plus de distributeurs, ça veut dire plus d'achats. I w momencie kiedy twój zespół ma obrót, zakupy na poziomie 8000 punktów, alors est-ce que ta équipe elle a des achats à 8000 points. Dostajesz dodatkową prowizję 6% z tego całego obrotu, z tych wszystkich zakupów. Alors tu as 6% de encore un autre bonus 6% des global des achats de tes distributeurs.
Jak wam się podoba taka premia przy 8 tysiącach? Est-ce que vous aimez cette bonus? Łapka w górę. Avec des 8000 points. 500 la chat ou la main en l'air. To powoduje, że już pierwsze pieniądze, które dostajesz, są większe niż cała kwota twojego zamówienia. Alors déjà, quand tu as ta 8000 points, tu gagnes plus d'argent comme tu besoin commander des mois prochains. Czyli oprócz pieniędzy, które wydajesz na swoje produkty, jeszcze ci zostaje. Alors tu achètes des produits pour toi-même et tu as encore de argent pour toi. Bardzo ważne, że premia złotego lidera i producenta. C'est important de bonus de Golden Group Leader. Jest prowizją jednorazową. C'est des bonus une fois. Natomiast prowizja dodatkowa lidera zespołu. Mais des bonus de team leader. To jest premia, którą dostajesz co miesiąc, te 6% z obrotu twojego zespołu. C'est bonus de toutes les mois, de 6% d'achat de ton groupe de distributeurs. Toutes les mois, t'as 6%. Dodatkowo, oprócz premii, którą powiedzieliśmy wcześniej, czyli ze struktury rabatowej, tych 3%. En plus de 3% de groupe leader. Idziemy dalej. Kolejny awans jest w momencie, kiedy z całym swoim zespołem, budując go coraz większego, masz zakupy na 25 tysięcy punktów. Alors la prochain, c'est des executive leader, quand distributeur, ils font des achats à 25000 points. Wtedy twój dochód jest mniej więcej na poziomie 625 euro. Alors tu gagnes toutes les mois entre, on peut dire 625 euros. I to już są znaczne pieniądze, dlatego że idąc już tą drogą. Alors on gagne déjà bien, si on continue ça. Budując zespół dalej, uzyskując obrót na poziomie 30 tysięcy punktów. Coś mi przeskoczyło, nie słyszałam. Jeszcze raz. Okay. Czyli idąc tą drogą, będąc kierownikiem, budując zespół dalej i uzyskując zakupy całego zespołu na 30 tysięcy punktów. Alors si on va encore plus loin et on a 30000 points. Dodatkową nagrodę dostajesz, dodatkowy bonus w postaci programu samochodowego. Alors on a bonus en plus, c'est des bonus voiture. I to jest niesamowita rzecz. C'est très important, c'est incroyable dans Duo Life qu'on peut avoir à 30000 points des voitures. Bo możesz sobie nabyć na siebie samochód i dopłatę w postaci raty będzie płacić Duo Life. Alors, on peut avoir notre voiture et c'est Duo Life qui nous paye toutes les mois pour cette voiture. Albo tak jak jest teraz, możesz wziąć BMW i masz dopłatę 600 zł, czyli jakieś 125 euro i jeździsz samochodem, który wynajmuje Duo Life dla ciebie. Ou sinon tu peux aller chercher ton BMW en Pologne et tu peux utiliser des voitures Duo Life directement. Ja wam się podoba jeździć samochodem o wartości 200 tysięcy złotych, czyli jakieś 50 tysięcy euro za 125 euro miesięcznie. Est-ce que vous aimez ça, des voitures à 500 000 euros gratuit, à 30000 points, juste 30000 points achat? Komu z was się podoba? Est-ce que vous aimez ça ou pas? Super, mnie się też podoba, bardzo. Norbert aussi, il aime ça. Idziemy dalej. Kolejne stanowisko, awans uzyskujesz, jeżeli z całym zespołem masz 50 tysięcy punktów. Alors la prochaine c'est 50000 points, c'est regional manager. My już mamy we Francji dwóch. Taki obrót to jest 1250 euro dochodu dla ciebie. Około. Alors tu gagnes plus ou moins 1250 euro par mois. I co dodatkowo dostaje menadżer regionalny? Et qu'est-ce qu'il y a en plus pour le regional manager? Wycieczki raz na rok, na tydzień czasu jedziemy całą ekipą na niezłą wyprawę. Voyage une fois par année, on a des voyages pour toute l'équipe des managers. Ja na takich wycieczkach już byłem 7.
Norbert, il était déjà 7 fois. Dwa razy byliśmy w Grecji, 3 razy byliśmy w Grecji, przepraszam. 3 fois en Grèce. Ostatnio w zeszłym roku w Turcji. Année dernière en Turquie. No i z racji awansu na dyrektora 3 razy byliśmy na wycieczce dyrektorskiej. Et comme lui le directeur, il était déjà 3 fois dans un voyage avec toutes les directions. Czas niesamowity, w gronie fantastycznych ludzi, cały tydzień, nie 3 dni jak w niektórych firmach, tylko tydzień czasu. C'était pas 3 jours comme d'habitude dans toutes les business, c'est une semaine avec des gens super. I tak jak tu widzicie na tym slajdzie. Et comme vous voyez ici sur le slide. W ostatnim czasie mieliśmy ponad 100 awansów na stanowisko menadżera regionalnego. En dernière fois, on a eu 100 plus de 100 avancements comme regional manager. I tu wielkie gratulacje dla waszego menadżera regionalnego, Patryka Ree. I mamy dwóch. Już dwóch! Pięknie! Do. Plus de gratulacje dans notre regional manager, alors Lukino. Jenny. I patrząc na to, co robicie, wiem, że was będzie bardzo, bardzo wielu. Czekamy na wasze awanse, żeby we Francji było 100 menadżerów. I attend comme on est 100 personnes en regional manager. Parce qu'on est très vite, alors ça va être très rapide pour nous. Kto z was z Francji chce być menadżerem regionalnym? Słucham was. Qui veut être de manager régional en France? Qui veut être? La main en l'air. Super, rewelacja. Bardzo dobrze. Idziemy i robimy robotę. Mega robota. Ok. Ok. Jedziemy dalej. Kolejne stanowisko, które mamy. Czekajcie, bo coś mi się tu pomieszało. Poczekajcie moment. Momencik. Ok. Coś mi się tu poprzestawiało, ale minuta. Gdzie ten Paweł? Nie wiem, powiem ci, już nie będę się denerwował, bo to nie ma sensu. Czyli tak było specjalnie ustawione? Nie, nie. Żebym robiła tłumaczenie. Rozmawiałem, miałem wszystko ustawione. Czyściutko, żeśmy rozmawiali jeszcze godzinę czasu, żeby wszystko poszło pięknie. Matko. Jestem zdumiony, nie wiem, co się dzieje. Ale lecimy. Jedziemy dalej. Przy programie samochodowym, jeśli chodzi o stanowisko menadżera. Alors, si on a de regional manager pour la voiture. Nie dopłacacie już żadnych pieniędzy, korzystając z tego programu. Nic nie słyszę. Ktoś ma mikrofon włączony. Już. Włącz sobie, Kasiu, jeszcze raz sama. Tak, jestem. Mhm. Poproś wszystkich głośno, żeby wyłączali mikrofony swoje. Alors, tout le monde, des micros fermés. S'il te plaît. Ok. Je n'entends rien. Dzięki wielkie. Mhm. Ok. I teraz, co jest ważne od stanowiska menadżera regionalnego? Qu'est-ce qui c'est important à partir de regional manager? Jeżeli masz auto wzięte z Duolife. Si t'as pris des voitures avec Duolife, to nie masz już dopłaty z własnej kieszeni. To znaczy? Czyli tak jak przy kierowniku jest dopłata 125 euro, od menadżera już nie ma dopłaty. A si t'es regional manager, tu payes rien en plus pour la voiture. Parce que si t'es exécutif, tu peux avoir des voitures, mais tu payes un peu près 125 euros par mois. To jest bardzo ważne, żeby rozumieć, że obrót od menadżera, jeżeli jest 60 tysięcy, to nie masz dopłaty do samochodu. Alors, comme tu es regional manager, tu payes rien en plus pour la voiture. I bardzo ważne, żeby pamiętać, że musi być powtórzony obrót w drugim miesiącu, żeby złożyć dokumenty o przyznanie samochodu. To jest od kierownika do menadżera tak samo. Qu'est-ce qui c'est important? Il faut avoir 12e mois la même point pour avoir la voiture. Czyli il faut faire premier mois et le mois prochain le même point pour avoir des voitures.
Czyli przypomnę, kierownik ma 30 tysięcy punktów w jednym miesiącu, powtarza to w drugim. Alors 30 000 points premier mois et mois prochain. Jeżeli powtórzy, składa dokumenty o przyznanie samochodu, tam jest jakaś kolejka i dostaje samochód. Alors de deuxième mois, comme tu fais 30 000 points, tu peux envoyer des demandes pour la voiture et tu attends des réponses des sociétés. I dopłaca 125 euro kierownik. Et tu peux, quand tu as 30 000 points, tu as besoin de payer 125 euros en plus pour ta voiture. Tu n'as pas de voiture gratuitement, c'est 125 euros par mois. Natomiast menadżer, jeżeli jest menadżerem... Mais si tu es regional manager... I ma obrót 60 tysięcy powtórzony dwa razy. I ta 60 000 points deux fois. Wtedy nie dopłaca do samochodu. Wtedy nie dopłaca już do samochodu. Ta voiture elle est gratuite. Tu payes rien en plus. I to bardzo ważne, nie musicie brać samochodu od kierownika. Tu n'as pas besoin de prendre la voiture à partir des regional manager. Możecie doczekać do menadżera i wziąć wtedy i nie dopłacać już w ogóle do auta. Wasz wybór. C'est mieux attendre avoir des regional manager pour rien payer en plus. Jedziemy mais dalej. Après, si vous voulez, vous pouvez prendre déjà des voitures quand vous êtes exécutive, mais vous payez 125 euros par mois. Jedziemy dalej. Mamy do wyboru trzy marki samochodów, czyli Mercedes, Jaguar i BMW. Alors, on a trois voitures à choisir, BMW, Jaguar et Mercedes. W marce Jaguara jest cały Land Rover również. Dans le Jaguar, il y a Land Rover aussi. Bo to jest ta sama grupa. C'est la même groupe. No to już jest naprawdę super samochód. C'est super voiture. I samochodów, które wydaliśmy już dla wszystkich naszych klubowiczów. Des voitures, qu'est-ce qu'on a donné déjà pour notre distributeur? Jest ponad 250. On a plus qu'en 250. Na najbliższym BDS-ie, który będziemy mieli 11 maja w Polsce. Le prochain BDS en mai en Pologne. Wydamy rekordową, jak do tej pory, ilość samochodów nowym naszym klubowiczom. On donne pour nouveau distributeur, c'est maximum de voitures, on va donner 21 voitures. 21 nowych samochodów. 21 voitures, c'est première fois qu'on en donne autant de voitures pour les distributeurs. 21 nowych samochodów będzie wydanych 11 maja. 21 nouveaux voitures commandant pour les distributeurs, pour nouveaux distributeurs. Będzie kolejny rekord. Okej. Okay. Tu jest slajd już mało aktualny, bo już ponad 250 samochodów jeździ. C'est pas actuel parce que nous on a déjà 250 voitures. Jedziemy dalej. Kolejne stanowisko senior manager to osoba, która ma ze swoim zespołem 100 tysięcy zakupów klubowiczów. Alors, senior manager c'est 100 000 points d'achat de distributeur. Dodatkowa premia jest dla senior managera, gdzie w sumie dla całej grupy ma 17%. Alors, des bonus c'est 17% de la totale achat de toutes les distributeurs. Średni zarobek to 2200 euro na tym stanowisku. Plus ou moins, il fait gagner 2250 euros par mois. Wyższe stanowiska to już dyrektor regionalny. Après, c'est directeur régional. I tu średni zarobek to jest 3700 euro. Alors, vous pouvez gagner 3750 euros par mois. I co bardzo ważne, od stanowiska dyrektora. Et qu'est-ce que c'est important à partir de directeur régional? Jadą dyrektorzy na jeszcze jedną wycieczkę w roku. Le directeur, il va avoir des voyages en plus. Czyli jako menadżer jedziesz na tydzień. Alors, comme des managers, tu vois pour la voyage une semaine. Jesteś dyrektorem, jedziesz na drugi tydzień. Si tu es directeur, tu as 12e semaine. Alors, tu as deux voyages pour année. Czyli dyrektorzy jadą dwa razy w roku po tygodniu. Alors des directeurs, ils vont en voyage deux fois par année, deux fois une semaine. Jako menadżer jedziesz sam na tydzień czasu? Comme des managers, tu vas toute seule pour une semaine?
Jako dyrektor jedziesz z osobą towarzyszącą, za którą też płacimy. Comme tes directeurs, tu peux prendre une personne avec toi et c'est Duo Life qui paye pour cette personne. Co ważne, osoba towarzysząca to najbliższa rodzina, czyli mąż, żona lub partner życiowy. Bah, c'est des personnes de première ligne, alors c'est des gens, des familles. Tu peux pas prendre des amis. C'est vraiment la famille, mari, femme ou mari. I gdzie byliśmy na wycieczkach dyrektorskich, to już widzicie. Pierwszy raz byliśmy w Dubaju. Alors pour la première fois, on était à Dubaï. Później byliśmy w Omanie. Nie ma tego na zdjęciach, ale byliśmy w Omanie. Deuxième, c'est Omana. Nie wiem, jak to przetłumaczyć, nie mam. Okej. Okay. I teraz byliśmy w Panamie. Et maintenant, on était à Panama. Myślę, że widzieliście, niektórzy z was widzieli zdjęcia, bo to mocno na Facebooku było rozdrukowane. Le dernier voyage, peut-être vous avez vu sur la Facebook ou des vidéos, même sur la page de Duo Life, il y a des vidéos sur la Panama. Są też filmy ponagrywane, macie na swoim biurze, korzystajcie z tego i wykorzystujcie to jako narzędzie do pracy. Idziemy dalej. Kolejne stanowisko to dyrektor krajowy. La prochaine, c'est la national directeur. Tu już dochód jest od 5000 euro w górę. Alors, vous pouvez gagner 5000 euros par mois. Jest tu na sali ze mną kilka osób, które chciałoby być dyrektorem krajowym i zarabiać 5000 euro miesięcznie? Jest kilka osób? Est-ce que quelqu'un qui veut gagner 5000 euros par mois? Kto by chciał? O, pięknie! Qui veut? Super! To czekam na was! To czekam na was! Alors il attend. Ok, idziemy dalej. I tu są kolejne oczywiście premie przy dyrektorze krajowym. On a bonus aussi, comme on est national directeur. I to, co się dzieje przy kolejnym stanowisku, czyli dyrektorze międzynarodowym. Et après il y a des international directeur. To jest oprócz wyższej prowizji, jak widzicie, że struktury kariery, bo to jest od 10000 euro miesięcznie. Alors on peut gagner minimum 10000 euros par mois. Dyrektor międzynarodowy dostaje jeszcze jeden bonus. Le directeur international il a un autre bonus. Tym bonusem jest 1% z obrotu firmy do podziału na wszystkich dyrektorów międzynarodowych. 1% de global, 1% de global pour toutes les directeurs internationaux. Czyli tak jak lider grupy złoty dostał 2% z obrotu do podziału na wszystkich liderów grupy. Alors comme des golden group leader, il a 2% pour tout le monde. Tak dyrektorzy międzynarodowi dostają 1% do podziału na międzynarodowych. Comme ça, international directeur est la 1% pour toutes les directeurs internationaux. Czyli wiadomo, że dyrektorów międzynarodowych będzie dużo, dużo, dużo mniej niż liderów grupy. Alors des directeurs internationaux, ils sont beaucoup moins comme des groupes leaders, alors ça veut dire ils vont gagner beaucoup plus sur la 1%. Więc automatycznie ten 1% to będzie ogromna kwota pieniędzy dodatkowo. C'est beaucoup d'argent en plus. Zgadza się? Tak. Okej. Okay. Co jest jeszcze ważne? Od dyrektora krajowego, od dyrektora, w ogóle od stanowiska dyrektora. Alors, à partir de directeur international. Dostajemy, nie tylko international, w ogóle od dyrektora regionalnego. À partir d'être directeur, même directeur régional. Dostajemy premię dodatkową, tak zwany matching bonus. Alors on a des bonus en plus, który jest wypłacany, jeżeli w twojej organizacji poniżej pojawił się też kolejny dyrektor. Alors il est payé une fois comme tu as dans ta structure aussi tu vas avoir une directeur. I masz, jeżeli to jest dyrektor na twoim pierwszym poziomie od ciebie. Alors si c'est directeur dans la première niveau, to dostajesz 30% jego bonusu kariery. Ta 30% de bonus de sa carrière. Także to są ogromne pieniądze dodatkowe. Alors c'est d'argent, c'est beaucoup d'argent en plus.
c'est beaucoup d'argent en plus, alors tout le monde qui va avancer sans la directeur, sans le niveau des directeurs. Idziemy dalej. Dyrektor międzynarodowy, dyrektor generalny. Après, on a des directeurs général. Obrót 1 600 000 punktów miesięcznie. Alors, c'est 1600 points, 16 000 points. Dochód od 20 000 euro w górę. Alors, tu peux gagner minimum 20 000 euros par mois. No i chciałbym zobaczyć, kto chciałby być na tym stanowisku, którym ja dzisiaj jestem, ile mamy we Francji przyszłych dyrektorów generalnych. Alors, qui veut avoir être directeur général? Comme Norbert. Parce que Norbert est le directeur général. To będziemy świętować i dobrze się bawić, jak będziecie dyrektorami generalnymi. Alors, on va faire bon fête si vous avez arrivé en directeur général. Nie mogę się już doczekać, kiedy będzie pierwszy we Francji. Il attend pour la première directeur général en France. Okej, okay, jedziemy dalej. Kolejne stanowiska, trzy najwyższe. Alors, trois derniers, trois prochains. Poczekajcie, coś się przestawiło. Coś mi się zawiesiło. Ja de problem. Tak. Poczekajcie. Zaraz sobie to odnajdziemy. Już minutka. Troszkę sobie złapiesz oddechu w międzyczasie. Tak. Mhm. Ale już jesteśmy blisko pewnemu końcowi. Tylko minutę. OK. Bo mi się coś tu zawiesza. Na des petits problèmes avec ordinateur. Ale damy radę. Minutę. OK. Dobrze. Powinno być teraz w porządku. Pogratulujmy Kasi świetnej roboty. Brawo, Kasia. Dzięki. OK. Chwila, moment. Niech nam się załaduje. OK. I trzy najwyższe stanowiska to jest wiceprezydent, prezydent i global prezydent. Alors, trois dernières, c'est wiceprezydent, prezydent i global prezydent. Wiceprezydent ma 3 miliony obrotów w punktach. Alors, wiceprezydent, on peut gagner un minimum 30 000 euros. W pięciu odrębnych strukturach. W pięciu? Czyli ma pięć oddzielnych grup. Pięć oddzielnych grup. Alors, il a des cinq. Czyli tak jak my podpisujemy trzech dystrybutorów, to ma pięciu dystrybutorów. Tak, pięć linii. Bo do dyrektora generalnego można zbudować na trzech, a wiceprezydent. To tego nie wiedzieliśmy. Tak. Dobra. Alors, pour la directeur général, on fait notre distributeur par trois distributeurs, comme on a dit depuis le début, trois. Et à partir des vice-présidents, on fait cinq lignes. I w sumie dochód, który uzyskuje, jest od 30 tysięcy euro. Et qu'est-ce qu'il peut gagner? C'est 30 000 euros par mois plus. Ale czyli my teraz jako liderzy nie budujemy tych pięciu linii, tylko jeszcze nie. Przyjdzie moment na to, tak. Przyjdzie moment na to. To za wcześnie jeszcze na początek. Okay. Prezydent 6 milionów punktów, od 60 tysięcy dochód. Alors, prezydent 60 000 euros par mois, minimum. I 60 tysięcy euro dochodu. Oui, c'est bon. OK. I global prezydent 10 milionów punktów i dochód od 100 tysięcy euro w górę. I global prezydent minimum 100 000 euro par mois. I to nie wszystko, bo są jeszcze premie. Bardzo ważne, że one są tylko do 15 kwietnia dla ludzi, te, które pokażę teraz. Alors, c'est pas fini, parce qu'on a des bonus en plus, des bonus qui vont être valables jusqu'au 15 avril. Czyli premie jednorazowe za awans w konkretnym czasie. C'est des bonus une fois pour avoir
après d'avancement dans le temps qu'il est marqué sur la slide. I alors ça va être duré jusqu'au 14 avril. Hein? I dlatego tak bardzo ważne jest to, żeby jeżeli macie dużo ludzi, z którymi chcecie jeszcze porozmawiać, to bardzo mocną pracę wykonajcie teraz, czyli pojutrze do 15, żeby wpisać koniecznie jak najwięcej ludzi. Alors c'est très très important de parler maintenant jusqu'au 15 avril pour avoir des plus de personnes, plus de distributeurs pour avoir plus de personnes dans le Duo Life jusqu'au 15 avril. Dlaczego tak zrobić trzeba? Pourquoi il faut faire ça? Dlatego, że oni będą mieli szansę, że jeżeli w określonym czasie, tak jak na tym slajdzie, zrobią awans, dostaną te premie. Parce que s'ils font ces avancements, ils vont avoir des bonus en plus. Jeżeli natomiast wpiszą się od 16 kwietnia, mais si distributeur il va signer après 15 avril, alors 16 avril. To będą mieli tylko pierwsze dwie premie do wyboru, do dyspozycji, czyli za team leadera i executive leadera. Alors on garde que deux premières bonus, team leader, executive leader. Après on va plus avoir des bonus. Dostaną oczywiście inne bonusy, równie dobre, ale na tą premię nie będą już te pozostałe nie będą już w stanie się załapać. On va avoir des bonus différemment, mais celles-ci ne vont plus exister. À partir, on va avoir juste des team leader et executive leader. Więc ten czas, który mamy teraz, jest kompletnie wyjątkowy. C'est pour ça, c'est très important maintenant. Dlatego, że nowy człowiek wpisujący się dzisiaj do biznesu. De nouvelles personnes qui signent, qui viennent voir Duo Life, qui rentrent dans Duo Life. Może skorzystać z tych premii, które ma tu na tym slajdzie, dodatkowych. Il peut profiter de ces bonus qui sont sur cette slide. Czyli obowiązuje go obecny plan wynagrodzeń. Alors il profite des plans rémunération qu'il est maintenant, avec toutes les bonus qui sont maintenant. I idąc dalej w kolejnym okresie rozliczeniowym będzie go obowiązywał już nowy plan kompensacyjny. Et à partir de 16 avril, elle va avoir nouveau bonus en plus avec nouveau plan rémunération. Czyli alors c'est très important. Si on signe jusqu'au 15 avril, on a bonus qui sont maintenant et bonus après. Et après 16, on va avoir juste des bonus qui sont nouveaux. Czyli tym sposobem zyska coś, czego nigdy już w życiu nikt więcej miał nie będzie. Alors c'est très important parce qu'il peut avoir deux plans rémunération et la prochaine qui vont signer après des 16, ils vont avoir qu'une plan rémunération. C'est pour ça c'est très important de signer maximum de personnes jusqu'au 15 avril. I bardzo ważne jest to, żebyście to ludziom mówili, z którymi się spotykacie. Jutro, pojutrze. C'est important de partir même de ce soir, appeler tout le monde, demain, après-demain, jusqu'au 15, pas arrêter d'appeler des gens pour parler de ça, pour de profiter de ça, pour le profiter toutes les bonus. Jeżeli zrobią menadżera regionalnego 120 dni od jutra, to dostaną 2000 euro dodatkowej kasy. Jak zaczną od 16 kwietnia, już tego nie dostaną. Alors si en 120 jours tu fais ton regional manager, tu as 2000 euros de bonus et à partir de 16 avril, c'est fini. On va plus avoir cette bonus. Czy to rozumiecie? Czy to jest jasne? Est-ce que vous comprenez ce que... Dajcie piątkę na czacie, jak rozumiecie. Alors 5 sur la chat si tout va bien pour l'instant. Bo to jest bardzo ważne, że ten unikalny czas, który jest teraz, do końca tego okresu rozliczeniowego, żeby bardzo mocno wykorzystać. C'est pour ça il faut maintenant travailler en plus jusqu'au 15 avril, il faut vraiment rentrer des maximum gens possible, maximum. Bo oczywiście nowe usprawnienia w planie zrobią kompletną rewolucję dodatkową i lepsze pieniądze ludzie będą zarabiać jeszcze. Mais à partir des nouveaux plans rémunération après le 16 avril, on peut gagner encore plus, encore mieux. Natomiast to, że ktoś będzie mógł wykorzystać i to zdarza się teraz jeszcze tylko 3 dni. Mais pour utiliser les deux plans rémunération, c'est jusqu'au 15 avril. Zobaczcie, w tych premiach jednorazowych ktoś może dostać ponad 126 tysięcy euro. Alors sur les bonus, vous pouvez gagner même 126 000 euros. Nie wiem jak we Francji, ale w Polsce
Można średniej wielkości dom za to kupić. En Pologne, pour ça, on peut acheter des belles maisons. Nie wiem, jak we Francji. On ne sait pas si en France aussi. Je pense ok, que... i teraz, co ważne jest? Na koniec, c'est quoi des... co ważne qu'est-ce jest? Qu'est-ce qui est important? To chciałbym ewentualnie, jeżeli macie pytania jakieś do tej części, to bardzo proszę. Est-ce que quelqu'un qui a des questions? On peut poser des questions, par contre, en polonais. Żebyśmy mogli sobie przejść do części drugiej, czyli te usprawnienia w planie, które będą od 16 kwietnia. Pour commencer de nouveaux plans rémunération, qu'est-ce qu'on va avoir en plus à partir de ces avril? Jak możesz, Kasieńko, zerknąć na czat ewentualnie i jak piszą jakieś pytania. Question. Ma des questions, parce que... Ferme la micro ici. Włącz sobie, Kasieńko, głos, bo ja ci wyłączyłem, bo ktoś... Nie ma pytań? Tak, tak, jest pytanie. Kiedy będziemy mieć nowy plan remuneracji na PDF-ie? Kiedy będziemy mieć go? Pracujemy nad tym i na pewno ukaże się w momencie, kiedy będzie już nowy okres rozliczeniowy, na pewno będzie już nowy plan w PDF-ie. Alors c'est sûr, à partir de 16 avril, on va avoir des plans rémunération en PDF, mais pour l'instant, ils sont en train de travailler de ça, alors ça va être sûr à partir de 16. Najważniejsze jest to, co wy wiecie już teraz, jak pracować na tym, co macie i na tym, co będzie jako usprawnienie. Bo to, co mamy w głowie, jest najważniejsze, żeby ludziom narysować czy pokazać. C'est plus important pour travailler, pour qu'est-ce qu'il nous dit maintenant Norbert, pour avoir parler aux gens pour et après de toutes les slides ils vont arriver à ces avril. OK, jest jakieś pytanie, Kasiu, jakbyś mogła? Jeżeli zaczniemy na 250 punktów. Czekaj. OK. Si tu commences quoi? Jeżeli kupimy za 250, ale mamy 500 punktów klienta, jesteśmy opłaceni jak 250 czy 500? Jeszcze raz, jakby ktoś doprecyzował pytanie, albo ty jakbyś mogła to jeszcze raz powiedzieć. Mm-hmm. Nie do końca. Znaczy jest zamówienie, jestem dystrybutorem, zamawiam za 250. Dla siebie. Dla siebie i mam klienta VIP, który zamawia za 500. Czyli mam klienta preferowanego. Tak, klienta preferowanego. Bardzo dobre pytanie, bardzo dobre pytanie. Czyli jesteśmy płaceni za 250 czy za 500? Jesteśmy płaceni za 750, czyli mamy obrót nasz z klienta preferowanego liczy się do naszego indywidualnego obrotu. Alors on est payé pour 750 points. Dlatego wysyłajcie wszędzie linki ze swoimi sklepami. C'est pour ça que c'est important avoir des clients VIP, parce on est payé pour 750 points. Bo punkty z klienta preferowanego liczą się, jakbyście mieli własne punkty. Do waszych własnych punktów są dodawane. Toutes les points des clients VIP ils sont ajoutés dans notre point perso. OK? Dobra informacja czy bardzo dobra? Bardzo dobra. Bardzo dobra. To trzeba to przekazać wszystkim. To jest bardzo ważna informacja, dlatego wysyłajcie na Facebooku linki z materiałami. Très important, pour ça il faut envoyer toutes les links, pour il y a plus de clients VIP, pour il y a plus de achats pour nous, comme ça nous on est gagnant sur cette part. Bo to wszystko daje dla was obrót na waszym koncie. Tak. Tak. On est limité à 1000 points personnels. Jesteśmy blokowani na w tej chwili, bo od nowego planu to będzie 2000, ale w tej chwili jesteśmy blokowani na 1000 punktów. To znaczy, co to znaczy blokowani? Już wam znaczy powiem. Się, do blokowani znaczy się, że nie możemy więcej zamówić jak 1000 punktów. Możemy tak? Zamówić więcej, i tylko jesteśmy z tego do obrotu w mniejszej linii będzie liczyło się z naszego obrotu indywidualnego tylko 1000 punktów. Czyli jeżeli mamy klientów na 5000 punktów, co się dzieje z tymi 4 tysiącami? Zarabia, te 4000 liczą się dla osoby wyżej. Dla ciebie tylko 1000 się liczy. Tu gardes tes 1000 points. Tu gardes tes 1000 points, mais des 4000, ça monte à
Okay? Czyli dla mnie do kariery liczy się tylko 1000 punktów, a dla osoby wyżej, ona ma za mojego zamówienia więcej pieniędzy. Alors, c'est 1000 points pour toi-même et de reste, ça part à ta upline. Voilà. OK. Les commissions sont payées. Commissions de quoi? Des clients qui achètent. Mais nous sommes wypłacani. Punkty się liczą dla struktury wyżej, ale jesteśmy wypłacani z zamówień klienta, tak? VIP tego. Wypłacani jesteśmy. Kasia, wypłacani jesteśmy z obrotu naszej struktury plus nasze punkty osobiste, ale nasze tylko do 1000 się liczą. Mimo, że byśmy mieli 4, to nasze liczą się tylko do 1000. I nawet wypłacanie jesteśmy tylko do 1000. Tak. Czyli nie opłaca się mieć więcej klientów, tylko do 1000. Tego, na ten rozumiem. Moment. Na ten moment. A on est payé pour la fin de 1000 points. On est payé. De reste, ça passe à upline. Jeżeli mówimy tylko o dochodach z własnego obrotu, z własnego osobistego obrotu. Tak, ale co się dzieje z tymi z własnego obrotu? To jest liczone do punktów. Kasienko, wytłumaczę ci bardzo prosto. Poczekaj, żeby nie komplikować. Robisz 4000 punktów obrotu. Do twoich pieniędzy z zamówienia całej twojej grupy dolicza się 1000 punktów twojego obrotu, mimo że masz 4000. Jasne to jest? D'accord. Je fais la commande à 4000. Pour moi, je garde 1000. Point. OK. Od nowego okresu rozliczeniowego będzie się liczyło 100% więcej, czyli 2000. À partir de 16 avril, on a 2000 points pour nous. I teraz, co jest ważne? Oczywiście ja mam różnicę płaconą zawsze. Czyli jak ktoś zamówi za pozostałe 2000, to ja różnicę będę miał jako klient preferowany, ktoś kupi, to ja też będę miał tą różnicę, ale nie będę zarabiał tych procentów z kariery, z mojego obrotu 2000. Alors, pour tous les clients VIP, on est payé des différences, qu'est-ce qu'il commande, comme on était au début expliqué, on est gagnant sur la client VIP, il achète à la prix total, et nous, on est gagnant sur la différence des prix. Czy to jest jasne? Est-ce que vous comprenez ça, ou... Czy nie? Expliquer. Jasne, świetnie. Przynajmniej jedna dziewczyna kiwnęła głową, że rozumie. Jak dla kogoś niejasne, to pytajcie jeszcze, bo cały widz chodzi Steve, o to... Si vous comprenez pas, demandez encore, peut-être moi je explique mal. Okej. Są jakieś kolejne pytania? Est-ce que vous avez encore des questions? Było jakieś. Jest, Kasieńko, zobacz. Tak, so, z 400, czyli dobrze, 4000 punktów, jesteśmy płaceni za 4000 punktów sprzedaży. Oczywiście. Tej różnicy. Oczywiście, to mamy zawsze. Czyli jak ja kupuję, zobacz Kasia, ty mnie rekomendujesz, ja kupuję za 3000 jako klient preferowany. To różnica między moją ceną zakupu, a ceną twoją jako klubowicza płynie do ciebie, nawet z 10000. C'est ça, on a bien payé des différences. Alors, tous les clients VIP qu'on a, on a bien payé des différences d'achat. Parce qu'ils achètent pas la même prix comme nous, mais des différences de prix, c'est pour nous. Nie liczy się tylko ta wyższa kwota do obrotu mojej grupy w karierze, żebym z tego dostał pieniądze. Z tego nie dostanę więcej niż 2000 od 16 kwietnia. Juste pour la carrière, on peut garder que 2000 points pour avancement dans la carrière. Jasne to jest? Dla kogo jasne? Widzę, że Robin zrozumiał, o co chodzi. OK? Perfetto. Po włosku. Robin, t'as compris tout. A nie wiem, jak jest po francusku. OK, nie ma więcej pytań, lecimy dalej. Dobrze. Czy macie jeszcze jakieś pytania w tym temacie? Vous avez encore des questions ou pas? Śmiało. Może wam się nasuną później. OK, to lecimy dalej. Dobrze. Poczekajcie, ja sobie tylko uruchomię. Uruchomię sobie tylko tą prezentację twoją, Kasia, którą ty mi wysłałaś. Już minutkę. Dobra.
Mamy to. Mamy to i lecimy dalej, kochani. Dobrze, to możemy sobie zamknąć, a otworzymy sobie drugą. I teraz, co nam się wydarzy w planie kompensacyjnym od 16 kwietnia? Jakie będą usprawnienia? Qu'est-ce qu'on va avoir à partir de 16 avril? Część z Was pewnie zna doskonale. Je pense qu'il y a un peu de personnes qui savent déjà. Najważniejsza rzecz, która nam przyświecała w tych usprawnieniach, to żeby ludziom pomóc zwiększyć odnawialność zakupową. Jeszcze raz, bo nie słyszę. Największa rzecz, która nam przyświecała w tych usprawnieniach, to żeby zwiększyć odnawialność. C'est quoi, c'était plus important, c'est pour avoir des répétitions des commandes. I teraz, co nam w tym pomaga, żeby odnawialność była większa? Jeżeli ludzie na początku, budując biznes, c'est quoi qui nous aide pour ça, c'est des personnes au tout début. Nie widzę slajdów, nie wiem, czy jest dobrze, czy niedobrze. Powinno być. A zapytaj, czy inni widzą, czy nie widzą. Est-ce que vous voyez des slajdów, pas? No, nie. Nie widzą. Okej, okay, dobra, to zmiana, to jeszcze raz. Okej. Okay. A teraz? C'est bon. Jest? Teraz jest dobrze, tak. Super. To teraz tak, najważniejsza rzecz była taka, żeby ludzie, którzy zaczynają w tym biznesie, czyli są na samym początku, alors des personnes qui sont au tout début, żeby mogli jak najszybciej zrobić własne zamówienia za jak najmniejsze pieniądze. Alors c'est le plus important pour en tout début des personnes, elles peuvent acheter des moins chers des produits. Bo ludzie sobie zadają często pytania, czy ja będę mógł to kupić, czy to będzie dobrze działać. Parce que des personnes ils posent tout le temps des questions, est-ce que je peux acheter, est-ce que ça va marcher? Więc jeżeli damy w strukturę rabatową większą prowizję, to ludziom będzie łatwiej kupić i zrobią to. Si on va gagner plus des gens, ils peuvent plus rapidement acheter des produits. Więc tak jak widzieliście, to co pokazywałem do 15 kwietnia ze struktury rabatowej od 1 do 6 poziomu jest 3%. Alors qu'on a vu avant des premiers niveaux jusqu'au 6e niveau c'est 3%. A po usprawnieniach w planie będzie na pierwszym poziomie 5, czyli 2 więcej. Et maintenant à partir des 14 de 16 avril pardon, on va avoir 5% sur le premier niveau. 4% sur le 12e niveau. Na drugim będzie 4, na trzecim też 4. A troisième niveau, on a aussi 4%. Na kolejnym będzie 3, 3 i ostatni, szósty poziom, przenieśliśmy 1% na trzeci poziom, żeby było na trzecim też 4. Alors pour la... Après, il y a 3% pour la niveau 4, niveau 5, on a aussi 3% et pour niveau 6, on a 2%. Czyli bardzo ważne było dla nas, że ludzie na początku, żeby mieli szybciej więcej pieniędzy, bo wtedy bardziej rośnie ich wiara. C'était très important pour avoir des personnes qui sont au début, pour gagner plus d'argent, pour avoir commandé plus rapidement, pour avoir gagné plus rapidement d'argent, pour la croire des sociétés. Jeżeli wrośnie wiara, rośnie przekonanie i rosną dochody. Si on gagne d'argent, si on a, si on croit, qu'est-ce qu'on fait? To rośnie entuzjazm. Alors on a des entuzjazmes. Jak rośnie entuzjazm, to się napędza jeszcze bardziej coraz więcej ludzi, bo mam coraz lepsze wyniki. Si on a des entuzjazmes, on a encore plus de personnes parce qu'on gagne encore plus et on peut avoir encore plus. Kto wie, o czym mówię? Si vous comprenez ça. Kto wie, o czym mówię? Okej, okay, jedziemy dalej. Zatem, co oprócz tego, że w strukturze rabatowej przygotowaliśmy więcej pieniędzy? En plus de ça, qu'on a, on peut gagner plus d'argent. To to, że jeżeli dzisiaj w strukturze rabatowej ktoś ma 250 punktów, alors si tu as maintenant 250 points,
to zarabiał maksymalnie ze struktury rabatowej z obrotu swoich ludzi z 250 punktów. T'as gagné juste de moitié 250 points. T'as gagné juste de moitié des provisions. Czyli nawet jeśli twój klubowicz miał zamówienia za 1000 punktów, zarabiałeś tylko z 250 jego punktów. Alors si même ton distributeur il a des achats à 1000 points, t'as gagné juste 250 points. Teraz od 16 kwietnia będzie zarabiał 100% z zamówień ludzi u siebie. Maintenant même tes achats ils vont être à 250 points, tu vas gagner 100% de achats de tes distributeurs. Komu z was się to podoba? Kiem ça. Dla mnie to jest mega, to jest torpeda. C'est la bombe, c'est la torpede, c'est magnifique. Bo ja wiem, co się stanie. Ludzie po prostu będą, ci, którzy robili małe zamówienia, będą chętniej je robić, dostaną więcej pieniędzy, wzrośnie entuzjazm. Alors c'est pour ça on va avoir plus d'enthousiasme, bah des personnes qui pris des produits juste pour eux-mêmes, des petits produits à 250 points, ils veulent avoir encore des produits, alors ils vont acheter plus rapidement parce qu'ils vont gagner plus d'argent. To pomoże ludziom łatwiej kupić w kolejnym miesiącu produkty i będą mieli więcej historii skuteczności produktu. Ça aide des gens d'acheter plus de produits des mois prochains et avoir plus d'histoires. Qu'est-ce que des produits ils sont faits pour eux, pour utiliser des produits, qu'est-ce que ça fait pour notre corps, notre maladie. Więcej historii to więcej dowodów i więcej nowych klubowiczów. Plus d'histoires, c'est plus de nouveaux distributeurs. Rozumiemy, o co chodzi? Est-ce que tu sais bien expliquer ou pas? Super, super. Jedziemy dalej. Co jest kolejną rzeczą? Mm-hmm. Ok. Dzisiaj mamy złotego lidera, jeśli ktoś zrobi 500 punktów własnych i 3 osoby po 500 w 30 dni. Alors maintenant, Golden Group Leader, on a, si on a des actifs personnels de 500 points et on a des 3 personnes qui font 500 points. I dzisiaj ma udział 2% z obrotu całej firmy do podziału między wszystkich złotych liderów. Et 2% de gagner de global de société à partager pour toutes les Golden Group Leaders. A od 16 kwietnia będzie miał... A od 16 kwietnia będzie miał stale udział w 1% z obrotu całej firmy. Alors il va avoir tous les mois 1% de global de structure globale de société. 1% tous les mois. Avant c'était une fois de bonus après 30 jours, maintenant ça va être tous les mois 1%. To zobaczcie różnicę. Dzisiaj jednorazowo, a od 16 kwietnia une fois par mois et à partir de 16 avril tous les mois de bonus. Co miesiąc to zwiększy nowym osobom, liderom grupy to zwiększy w drugim, w trzecim, czwartym miesiącu, zwiększy im prowizję, której teraz nie otrzymywali. Alors ça monte, on va gagner plus d'argent, plus de bonus qui on n'a pas eu maintenant. Komu z was się to podoba? Kiem ça. Dla mnie to będzie niesamowita rzecz, bo masa ludzi zarobi dużo większe pieniądze. Ta masa ludzi na dole zarobi dużo więcej. C'est très important parce que plein de gens qui sont au tout début, ils vont gagner beaucoup plus d'argent comme avant. Zobaczcie to na przykładzie. Alors on va regarder avant après. Tu macie przykład, gdzie dzisiaj ten człowiek mając 3 osoby ma tylko 11 euro. Ja nie mówię o pierwszym miesiącu, kiedy zrobił złotego lidera, tylko w drugim czy w trzecim. Jak miał tylko 3, to ma tylko za struktury rabatowej 11 euro. Ale grup lider, qui a que 3 personnes, il gagne juste 11 euro. A po usprawnieniu z nowym à partir de 16 avril, il va avoir 46 euros. Będzie miał 46 euro w przykładzie, który podaliśmy oczywiście tutaj. Ja go zaraz wyjaśnię. C'est 46 euros par mois à partir de 16 avril.
Zobaczcie, ze struktury rabatowej 5% to będzie miał 18,33 euro. Sur la structure, il va avoir de 18,33 euros. Plus udział w podziale 1% z obrotu całej firmy. Plus 1% de global de société. I tu jest przykład. Jeżeli firma miałaby 6 milionów punktów obrotu miesięcznie. Alors si des sociétés le 6000 points ils vont gagner 6000 points. 1% z tego to 60 tysięcy punktów. Alors 1% c'est 60 000 points. Podzielone na ilość liderów grupy. Przyjmijmy, że będzie ich 500 osób. Partagé par les Golden Group leaders, on peut dire on est 500 Golden Group leaders, alors on est gagné 27 euros. To 27,97 dodatkowej prowizji dostanie każdy lider grupy. Alors en plus des bonus c'est de 27,97 euros. Więc w sumie da to 46,30 euros. Alors en total on a 46,30 euros. To zobaczcie, jaka jest różnica między lewą stroną slajdu a prawą stroną slajdu. Alors regardez les différences entre côté gauche et droite de slide. Ile łatwiej ludziom będzie kupić w kolejnym miesiącu, bo mają więcej pieniędzy za tą samą pracę. Alors pour la même travail, on est gagnant plus, alors le distributeur il peut acheter plus rapidement des produits parce qu'il a gagné plus d'argent. Ile to jest więcej? Jaka to jest podwyżka? Alors c'est en combien on a eu plus de bonus? Na tym małym stanowisku, lider grupy, malutki zespół. Juste groupe leader et il n'y a pas beaucoup de personnes, c'est des premières positions. 300%. On a 300% de remontation. 300% więcej dostaną ludzie, którzy są dzisiaj liderami grupy. Kto dostał z was ostatnio 300% podwyżki? C'est qui de vous il a eu dans son travail 300% de remontation? O czym ty facet mówisz, nie? O czym ty facet mówisz? De quoi tu parles? 300%? 300%, c'est pas possible. Taki jest Duolife. Bo c'est człowiek Duolife. Jest w centrum uwagi. C'est des personnes, c'est des humains qui est dans la centre, qui est plus important. Jaki entuzjazm w ludziach powinien być, bo dostaje od 16 kwietnia 300% podwyżki? Alors, c'est quoi l'enthousiasme? Parce que tu as 300% plus de remontation à partir du mois prochain. Jak powinniście się tym chwalić, wszędzie chodzić i krzyczeć z transparentami? Alors tu besoin marcher dans la rue et parler à tout le monde quand tu as eu des 300% plus sur la Duolife. Pracuję w takiej firmie, co mi da 300% podwyżki. Kto chce ze mną? Je travaille dans la société, il me donne 300% plus. Qui veut aller avec moi? Il faut parler à tout le monde. Jak będziemy się z tego cieszyć, ludzie się zainteresują, dlaczego my się tak cieszymy? Skąd w nas taki entuzjazm? Si on va être content, si des gens ils voient ça, ils vont demander pourquoi on est aussi content, pourquoi on est aussi heureuse. I to ich zainteresuje jeszcze bardziej, żeby się przyjrzeć, co my jesteśmy tacymi szalonymi ludźmi, o co chodzi. Alors pour ça ils vont s'intéresser, ils vont demander qu'est-ce qu'on fait, est-ce que on est normal. I teraz i to nie wszystko, co przygotowaliśmy. Alors c'est pas tout encore. Do tej pory ktoś, kto szedł od lidera grupy do lidera zespołu, mógł awansować jako producent złotych liderów. Alors avant entre des Golden Group leader et Group leader on a eu une bonus. A co byście powiedzieli, gdyby pomiędzy liderem grupy, gdzie 2000 punktów obrotu ktoś robi? I maintenant à part od 2000? Nie, nie, nie. Co byście powiedzieli, gdyby pomiędzy liderem zespołu a liderem grupy, który robi 2000 punktów obrotu z zespołem? Qu'est-ce que vous dites si on fait entre des groupes leaders et team leaders? Było jeszcze jedno stanowisko, które w połowie drogi do lidera zespołu dawałoby dodatkowe pieniądze dla was. On va encore une structure en plus entre les deux.
jakby to wzmocniło tych ludzi na dole, dałoby szansę, że do lidera zespołu jest jeszcze daleko, ale on w połowie drogi ma dodatkowe stanowisko, widzi cel bliżej. Comme on a plus rapidement approchement de nouvelles qualifications. Ta kwalifikacja to młodszy lider zespołu. Alors cette qualification c'est young team leader. Jakby to było, jakby ten człowiek miał dodatkowej prowizji 1% z obrotu całej firmy do podziału na młodszych liderów. Et cette personne, elle va avoir 1% des bonus, déjà elle va gagner 1% des globales des sociétés, des bonus mensuels de 1%. Dla kogo z was to byłaby niesamowita informacja i dawaj mi to szybko. C'est qui aime cette information? Dawaj mi to szybko, dawaj mi to szybko. Donne-moi ça vite. Słuchajcie, od 16 kwietnia wchodzi dodatkowe stanowisko. Wielu ludzi będzie awansować z automatu. A partir de 16 avril, on a cette nouvelle young team leader. Il y a beaucoup de personnes qui vont avancer rapidement de cette position. I to da też przyspieszenie i dodatkowe pieniądze, żeby łatwiej było zrobić kolejne zamówienie produktów dla siebie. Alors ça va donner encore plus d'argent pour avoir pour plus rapidement faire notre commande. Bo dla nas ta idea człowiek w centrum uwagi to nie są tylko słowa. C'est pas juste des personnes humaines dans la centre, c'est pas juste blablabla. Tylko prawda. C'est vérité. Chcemy ciągle rozwijać. C'est vérité, comment on veut continuer. My jesteśmy kompletnie inną firmą niż wszystkie inne. On est différent comme de l'autre société. Kto z was to już zauważył? Qui l'a vu ça déjà? Że człowiek się liczy tu u nas. Qui vu ça comme des personnes, il est important pour Duolife. Bo doceniamy go za pracę i dajemy dodatkowy awans, dodatkowe stanowisko i dodatkowo płatne. En plus des bonus, on paye plus d'argent. I teraz zobaczcie, co się wydarzy w przypadku młodszego lidera. Przykład. Qu'est-ce qu'on va avoir sur la young team leader? Ktoś ma 4000 punktów z zespołem, czyli 8 osób w zespole. Alors quelqu'un qui a 8 personnes dans la structure, 4000 points. Do tej pory miałby 3% z każdej osoby ze struktury rabatowej. Jusqu'à maintenant, il va avoir 3%. Czyli 30 euro prowizji. Alors 30 euros de provision, de 30 euros. A od 16 kwietnia. Et à partir de 16 avril. Miałby na pierwszym poziomie 3 osoby, czyli 18,75 euro. Alors de première ligne, 3 personnes, 18 euros. Na kolejnych poziomach miałby w sumie 25 euro. Sur la prochaine prochain niveau, il va avoir 25 euros. Plus, znowu, udział w podziale 1% powoduje, że on plus ma dodatkowej prowizji 75 euro. Plus la 1%, alors ça fait 75 euros. Skąd te 75 euro się bierze? De où on prend des 75 euros? Znowu przykład. Zasada liczenia tego udziału w 1% jest bardzo prosta. Alors c'est pour calculer des 1%. 6 milionów punktów obrotu firmy, przykładowo oczywiście. 6 milionów de points de société. 1% z tego to 60 tysięcy. 1% to 60 000. Gdyby młodszych liderów zespołu w firmie w tym miesiącu było 200 osób. Si on est 200 personnes en young team leader. To on est gagnant 75 euros. To 75 euro przypada na każdego lidera młodszego. Alors 75 euros pour tous les young team leaders. Czyli w sumie 43,75 i 75 to 118, prawie 119 euro.
Alors, on a gagné au moins 119 euros. To zobaczcie, że to jest znowu prawie 300% podwyżki. Alors, on a encore 300% de remontation. Kto z was to widzi? Ręka w górę albo piątkę na czacie. Qui voit ça? Różnicę? Qui voit la différence? Dzisiaj 30 euro. Od 16 kwietnia za to samo będziesz miał 120 euro prawie. Alors aujourd'hui 30 euros et à mois prochain on va avoir 120 euros. Trzy razy tyle. Trois fois plus. 300% więcej. 300% plus. Wyobraźcie sobie, ilu waszych ludzi w zespole dzisiaj jest w połowie drogi do lidera zespołu? Il y a combien de personnes qui est dans qui vont avoir des team leaders, ils sont en moitié de rue pour avoir des team leaders. I automatycznie dostanie podwyżkę 300%. Et automatiquement, il va avoir de 300%. To ile będzie miało pieniędzy w postaci prowizji? Alors, combien d'argent on va avoir en provision? Żeby sobie w kolejnym miesiącu kupić produkty za połowę ceny tylko. Pour acheter des mois prochains, pour acheter des produits à moitié prix. To jak to wzmocni obroty w waszych zespołach? Jak to napędzi wasze zespoły? Alors comment ça va passer plus rapide pour votre toutes les groupes de distributeurs? Ça va être plus rapide pour la commande. Qui voit ça? Kto z was to widzi? Dajcie piątkę na czacie albo łapkę w górę. Cinq sur la chat ou la main en l'air. Dla mnie to jest ekscytująca informacja. Nie ukrywam, że byłem troszkę prekursorem tego stanowiska, żeby to było. Bardzo mi na tym zależało. Tout le monde il voulait surtout Norbert, il voulait avoir cette position de young team leader pour tout au début tout le monde il peut gagner plus d'argent encore. Pierwszy raz o tym firmie mówiłem jakieś 2 lata temu, bo różnica między liderem grupy a liderem zespołu była zbyt duża. Il a déjà parlé de première fois en duo live, il a parlé de ça il y a 12 ans. Ils sont mis juste maintenant parce qu'il y a trop de différences entre groupe leader et team leader. Il y a trop de points à faire. Alors des gens, il est en moitié rue, il baisse les bras, il ne veut plus rien faire. Et maintenant, comment on va avoir des young team leaders à 4000 points? Ça va plus motiver des gens. Zobaczcie, jaką ludzie będą mieli teraz motywację i jak szybko będą mogli dojść do lidera zespołu. I maintenant ils vont encore plus rapide, ils vont avoir des team leaders. Jedziemy dalej. Plus motivés. Jest motywacja niesamowita. On a beaucoup de motivation. To co będzie się działo, to co jest teraz, jeśli chodzi o bonusy startowe. Qu'est-ce qu'il y a maintenant pour la bonus? Bonusy jednorazowe, przepraszam, bonusy jednorazowe. Bonusy jakie jednorazowe, które? No te premie za awans szybki, to co mówiłem przed chwilą w starym planie. Toutes les bonus comme on a eu avant, pour les 30 jours avoir des groupes leaders, 60 jours, 120 jours. One są tylko teraz jeszcze ważne dla wszystkich tych, którzy w ciągu 3 dni najbliższych się zarejestrują. On a que 3 jours pour avoir cette bonus encore. Alors on a 3 jours pour signer maximum de distributeurs. Bo od nowego okresu będą te bonusy tylko 2 pierwsze, czyli dla team leaderów i executive leaderów. Parce qu'on garde que des bonus pour team leader et executive leader. De reste, il va disparaître. Czyli wszystkie osoby, które chcecie zarejestrować, zróbcie rejestrację do 15, żeby mogły załapać się na stare premie. Il faut avoir de plus de distributeurs maintenant. Il faut signer tout le monde maintenant jusqu'à 15 avril. Il faut signer maximum de gens. Ma to sens dla was? Ma to sens? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que... Ok. Jedziemy dalej. To, co jest ważne, to kierownik dzisiaj ma dodatkowej prowizji 2% z obrotu całej firmy do podziału między kierowników. Alors, executive leader maintenant, elle a 2% de la facturation divisée entre toutes les executive leaders. A od 16 kwietnia będzie miał 1,5%, czyli tu będzie miał 0,5% mniej, ale wrócił program samochodowy z dopłatą 125 euro. A partir de mois prochain, il va avoir 1,5% et
il peut avoir déjà des voitures si on paye 125 euros par mois en plus pour la voiture. Wcześniej nie było programu dla kierowników, tylko od menadżerów. Parce que avant, des programmes de voitures, avant, c'était juste pour la manager. Maintenant, on peut avoir avant, mais il faut payer 125 euros par mois. Co bardzo ważne, to to, że kierownicy nie zarobią mniej pieniędzy, dlatego że ze struktury rabatowej im się to wyrówna w kwocie. Ben, les managers, ils vont pas gagner de moins argent, ça va être la même, on va être gagnant la même chose, ça va être la même chose. Także bardzo ważne, że nie zabieramy nikomu pieniędzy, będą mieli te same pieniądze, a może nawet on prend pas d'argent, même vous pouvez gagner encore plus. On prend pas d'argent, tout le monde il veut gagner, ils vont gagner la même chose comme avant. Ale będą mieli program samochodowy, którego wcześniej nie mieli. Mais en plus, vous pouvez avoir des voitures. Więc dostaną więcej. Alors vous avez plus. I teraz, co się dzieje dalej? Bardzo ważna informacja odnośnie własnych zakupów i aktywności na własnym koncie. Jeszcze raz, bo się wyłączyłam. I teraz bardzo ważna, okej. Okay. I teraz bardzo ważna informacja co do aktywności i punktów liczonych na własne konto. To są alors maintenant très important des points qui sont comptés pour nous. Czyli dzisiaj do obrotu całej mojej grupy moje osobiste punkty liczyły się tylko do 1000 punktów. Alors pour aujourd'hui, on a calculé que 1000 points. Teraz de achat personnel pour la structure, oui. Teraz będą do 2000, czyli 100% więcej. 2000 maintenant punktów. On va avoir 100% osobistych. Plus. On va avoir 2000 points. Czyli 2000 moich punktów będzie się liczyło do całej struktury mojej, do mojej prowizji w karierze. Alors 2000 points, il va être validé pour toute la structure de carrière, pour ma structure de carrière. Czyli tak jak mówiliście, jeżeli wysłałem linki, ktoś zrobił zakupy z mojego konta i obrót na moim koncie jest 3000 punktów na przykład? Alors si quelqu'un des clients ils sont achetés à 3000 points? To różnicę między ceną zakupu klienta a moją prowizją dostanę z każdego obrotu, czyli z tych 3000 również? Alors de différence de paiement on va avoir totalité des 3000 points de différence de paiement. Natomiast do kariery, do pieniędzy z kariery będzie mi się liczyło tylko 2000. Pour la carrière on a que 2000 points. Okej? Okay? Super. Super, bardzo dobra wiadomość. I co jest ważne? Wszystko w systemie będziemy widzieć po nowemu najwcześniej od 5 maja. Alors, qu'est-ce qui est important de toutes les nouveautés qui vont être mises à partir de 6 avril, on va voir sur la page, sur notre site à partir de 5 mai. Dlatego, że okres przejściowy od 16 kwietnia do 5 maja będzie okresem, gdzie dwa okresy nakładają się na siebie. Parce qu'il faut bien calculer, ils vont pas faire de mélange entre ancien et nouveau. Alors entre 16 avril et 5 mai, ça va être tout mettre en place. Pour ça, à partir de 5 mai, on va voir tout sur notre site. I bardzo was proszę o spokój i cierpliwość. Alors il faut être il faut attendre de ça, il faut pas envoyer des mails, il faut attendre comme des sociétés, il faut qu'est-ce qu'il faut faire sur le site. Ze względu na to, że system może pokazywać różne nieprawdziwe informacje. Parce que le système il va avoir des blocs, il faut être des informations, il peut être pas correct, alors il faut attendre vraiment à partir de 5 mai pour voir tout sur le site. W tym okresie, od 16 kwietnia do 5 maja. Jusqu'au 16 avril, jusqu'au 5 mai. Après, tout va être en norme. Żeby to nie budziło waszego niepokoju, to jest wszystko ok, bo system przelicza kwoty i może pokazywać błędy. Alors, il faut faire pas trop attention pour notre calcul, notre point. De 16 avril jusqu'au 5 mai, il faut pas faire très attention sur notre site, sur les points, qu'est-ce qu'on a gagné, on n'a pas gagné, parce que ça va être mettre en place à partir de 5 mai. Czy to jest dla was jasne? Est-ce que vous comprenez ça? Super. Bardzo ważne, żebyście o tym pamiętali i przekazali to również swoim ludziom,
że możesz pokazywać błędy, żeby się nie niepokoić. To jest wszystko ok. Il faut pas oublier ça. Il faut dire à notre distributeur pour if on fait pas trop attention sur notre site maintenant à partir de 16, il faut vraiment attendre de 5 mails. C'est très important pour pas avoir des 1000 mails comme on a des problèmes, ça calcule mal, on a mal payé. Il faut vraiment attendre. Panujemy nad sytuacją, wiemy co się dzieje i chcemy, żebyście wy też byli tego świadomi. Alors des sociétés, ils veulent vraiment comme on fait vraiment attention à ça pour des distributeurs, ils sont au courant de ça. I to, co najważniejsze, już dziś Was zapraszam na wyjątkowego BDS-a w Polsce. Możecie przyjechać bardzo licznie i bardzo Was zapraszam. Alors, il nous invite pour la prochaine BDS en Pologne, qui va être 11 mai. Ja wiem, że macie kawałek, ale zróbcie wszystko, co możliwe, żeby przyjechać, bo będzie wyjątkowe wydarzenie. Il dit ça va être incroyable, alors il veut vraiment on vient en Pologne le 11 mai. Dlatego, że na tym wyjątkowym wydarzeniu będą ogłoszone bardzo precyzyjnie właśnie te usprawnienia, które wchodzą od 16 kwietnia. Ils vont plus parler de tout qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va entrer à partir de 16 avril. Alors c'est très important parce que ça va être bien expliqué sur la BDS. Będziemy mieć wyjątkowego gościa, którym będzie prezes Piotr Pacyga na tym wydarzeniu. On va avoir des directeurs de Piotr Pacyga sur la BDS. I to wydarzenie będzie kompletnie wyjątkowe, bo wydamy przełomową, bo największą jak do tej pory ilość samochodów nowym klubowiczom, 21 sztuk. Et qu'est-ce qui va avoir d'important? On va avoir 21 voitures qui on va donner à un nouveau distributeur. Czujecie to? 21 nowych samochodów. 21 voiture, c'est incroyable. Moc będzie niesamowita. Ça va être incroyable, on va être en euphorie, ça va être magnifique. Kto by chciał zobaczyć te emocje u tych ludzi, tych 21 nowych ludzi, którzy dostaną swoje nówki autka? Qui veut voir toutes les gens qui vont avoir ces nouvelles voitures? Przyjedźcie do Polski, będziemy się dobrze bawić i świętować. Venez en Pologne, on va faire bien la fête, on va s'amuser. A ja nie mogę się już doczekać tego momentu, kiedy we Francji na BDS-ie będzie wydanych 21 samochodów nowym klubowiczom. Il attend des situations comme en France, on va faire des premières BDS et on va donner en minimum 21 de voitures. Myślę, że będzie więcej. Będą on pomoże va avoir plus de voitures. Niesamowitą robotę, bo wiem, że wy robicie niesamowitą robotę i to będzie torpeda, co my zrobimy. Naprawdę yes. Gratulacje. Parce qu'on va avoir encore plus de voitures, parce qu'on travaille super bien, on explose. Zgadza się, czy ja tak dobrze myślę, czy nie dobrze myślę? Il pense bien ou pas bien? On va gagner cette voiture ou pas? La prochaine BDS, on va avoir 50 voitures. Super! 50 dla nas, na następny. Yes! O to chodzi. Kto z Was będzie jeździł samochodem z Duolife? Qui va avoir les voitures de Duolife? Pięknie. Nie mogę się doczekać. Przyjadę do Was, jak będą wręczane te samochody i będziemy świętować wspólnie. Il va venir quand on va avoir on va gagner des voitures, ils vont nous donner des voitures. Norbert, il va venir et on va faire la fête ensemble. Będziemy nagrywać filmy, będzie Facebook szalał na ten temat. On va faire des vidéos, on va faire des Facebook, on va faire énorme travail. Będziemy fetować niesamowity sukces Francji. On va faire la fête en France. OK? Umowa stoi? C'est bon pour vous, pa? OK. W takim razie do dzieła, bo mamy 3 dni na to, żeby wykorzystać dla nowych ludzi te premie jeszcze, które są. Alors, on a 3 jours. Alors maintenant, quand on finit des Zoom, tout le monde il prend ses téléphones, il appelle tout le monde pour rentrer maximum de personnes possible. Przekażcie te informacje wszystkim swoim osobom, z którymi kiedyś rozmawialiście, a nie przyłączyły się. Il faut parler avec toutes les personnes avec qui vous avez déjà parlé. Ils sont pas entrés dans Google Live. Il faut rappeler, il faut présenter encore cette bonus. Idźcie do wszystkich ludzi, którzy dzisiaj już są w Dual Life, ale z jakichś powodów nie działają mocno jeszcze.
appeler toutes les personnes qui sont déjà dans DuoLife et sont arrêtées de travailler parce qu'ils ne sont pas gagné autant d'argent. Alors, il faut rappeler encore et informer de cette bonus. I nowych kompletnie ludzi, którzy jeszcze o DuoLife nie słyszeli, powiedzcie im o tych niesamowitych możliwościach, które są od 16 do dyspozycji. I surtout, il faut appeler des nouveaux personnes, des maximum de personnes, et pour informer qu'est-ce qui DuoLife il prépare à partir de 16 avril, jusqu'au 16 avril aussi. I rozpalmy wielki ogień DuoLife we Francji. Alors on fait des gros feux en France pour DuoLife. Kto jest ze mną? I rozpalamy to wielkie ognicho. Qui est avec nous et on fait des gros feux en France. Super. Słucham waszych pytań teraz na koniec dotyczących usprawnień tych, które wejdą od 16 kwietnia. Alors maintenant des questions. Jak macie jakieś pytania, dawajcie. Qui a des questions? Jest tam pytanie na czacie, Kasiu. Czekaj, pierwsze pytanie to jest. Jeżeli mówimy tu teraz o nas, czy jest liderem egzekutywnym, tak, ten przed menadżerem? Okej. Okay. Musi mieć drugą walidację w następnym miesiącu. Czyli bierzemy ten plan z nowego, czyli dopłacamy 125 euro do samochodu, tak? Jeszcze raz. Jest kierownikiem zespołu, tak? Tak. Okej. Okay. I czyli uzyskała obrót 30 tysięcy? Tak. To jak powtórzy w kolejnym okresie... 30, tak. To wtedy składa dokumenty o samochód. Składa dokumenty, ale samochód całkowicie darmowy, czy ten z dopłatą 125? Jak jest kierownikiem i powtórzyła obrót kierownika, to dopłaca 125 euro co miesiąc i jeździ samochodem. Alors si tu es exécutif, tu payes 125 euros en plus tous les mois pour avoir des voitures. A jeżeli się ma swój własny samochód, który nie ma 3 lat, tak jak to jest tam opisane, to jest dopłata tam mniejsza od 125, tak? Tak jest. Dokładnie tak. Mm-hmm. Alors si on a notre voiture de société, il nous paye mais 125 euros moins tous les mois si tu es exécutif leader. OK. Kolejne pytanie. Alors, des questions. Robin. Group leader, est-ce que si on redevient group leader marqueur? Mamy jakieś pytania? Ktoś ma pytanie? Tak. Si vous voulez, vous pouvez allumer des micros et demander des questions directement, parce que j'ai pas besoin de lire. Jeżeli... Tak? Oui. Bonsoir, Lambert. Juste pour savoir s'il y a toujours la prime de Golden Group Leader Maker. Et s'il y a lieu encore, est-ce que c'est aussi tous les mois comme le Golden Group Leader ou c'est en une fois? Jeżeli jesteśmy Golden Group Leader, mamy co miesiąc ten 1%. Teraz mamy ten bonus jednorazowy. Nie będzie się nazywało złoty lider zespołu, tylko lider grupy. On va avoir maintenant des groupes leaders. I jest obrót. Czyli ja mam 500 punktów. Bo przedtem był grup lider, ten marker. Wcześniej był złoty lider grupy, jak ktoś zrobił lidera grupy w 30 dni. Tak. A teraz dajemy każdemu liderowi grupy, który ma 3 grupy po 500 punktów i sam 500 punktów, zawsze ma udział w podziale 1%. Maintenant, si tu es des groupes leaders, alors tu as 500 points et tes 3 personnes, ils ont 500 points. T'as tous les mois de 1% de tout global de société, de 1%. Mais des bonus, c'est une fois, de 350 euros. Czy zrobił w 30 dni, czy zrobił w 90 dni? Nie ma znaczenia teraz czas. Jak zrobi lidera grupy, będzie utrzymywał, ma premię. Jak zrobi w 30 dni, to ma 350. Powoli. Jak zrobi w 30 dni, bierze udział w podziale 1%. Nie ma już złotego lidera. Będzie teraz nieograniczony czas.
On a pas, maintenant, on n'a pas 30 jours pour faire. On peut faire un mois, deux mois, trois mois et on gagne que 1% tous les mois après. Mais si tu fais ton groupe leader. Oui, mais tu sais, quand tu avais quelqu'un que tu parrainais directement, qui devenait Golden Group Leader, tu avais une prime de Golden Group Leader Maker. De 350. C'était à peu près 149 là, parce que c'était 2% du nombre de Golden Group Leader Maker. Że przedtem było 2%, czyli 149, jeżeli zostałeś tym złotym liderem. Złotym liderem, to było tam bonusu to jakby 145 euro, czyli 2%. Tak, bo było 2%, ale było tylko jednorazowo. Czyli w kolejnym miesiącu ona nie brał udziału. Ona eu 2% une fois. A teraz? I maintenant? W kolejnym miesiącu jestem liderem grupy, znowu mam udział w podziale 1%. W kolejnym znowu. Toutes les mois, toutes les mois. Tes groupes leaders, t'as 2%. Tes groupes leaders, t'as 2%. C'est pas une fois. Comme on a eu avant, on a eu juste une fois. Maintenant, on va avoir 1% toutes les mois. Oui, mais ça, c'est quand toi, tu es Golden Group Leader. Mais avant, on avait aussi une prime quand quelqu'un que tu parrainais devenait Group Leader. Prim, jeżeli ktoś z naszych liderów został tym złotym liderem. Mieliśmy bo byliśmy producentami, a teraz tak. Jest młodszy lider zespołu za to. Maintenant on va avoir des young team leaders pour ça. Pour ça ils sont mis de position young group. Różnica, zobaczcie, różnica, Kasieńko, różnica polega na... Différence? Różnica polega na tym, że tam byłeś producentem i jak zrobiłeś z kimś lidera grupy, to dostałeś, jak nie, to nie dostałeś. Alors avant, si ton distributeur il est devenu de Golden Group Leader, t'as eu bonus. Voilà. S'il n'est pas devenu, t'as pas eu de bonus. Voilà. A teraz... Et maintenant? A utrzymuję obrót, idąc do lidera zespołu. Na 4000 mam co miesiąc ten udział. Et maintenant, si j'ai 4000 points, j'ai tous les mois des bonus de 1%. Nawet na starych ludziach. Czyli nie dostajemy tego starego. Tak. Bonusu. Tak. Alors, des bonus anciens, c'est supprimé. On va avoir maintenant tous les mois 1%. To jest bardzo ważne, bo tam dostawaliśmy raz, a tu dostajemy pasywnie, dostajemy co miesiąc. Avant, on a eu une fois, maintenant on va avoir toutes les mois. Mais l'autre, il va disparaître. On va pas avoir de l'autre. Wolicie dostać co miesiąc, czy tylko raz? Tu préfères avoir une fois ou avoir toutes les mois? Non mais, le Golden Group Leader producteur, en fait, il n'y est plus. Non, il est plus. Voilà, c'était juste ça ma question, en fait. Il y a des young... Il y a deuxième position, des young team leader. Oui, mais le young team leader, c'est que pour la personne qui passe... Et en avoir 4000 points. Non, Kasha, deux secondes. Ouais. Je l'ai expliqué dans le plan de Rennes que j'ai posté sur Facebook. En fait, je comprends ce que tu veux dire. Le Golden Group Leader Maker n'existe plus. Ouais, voilà. C'est ça. De prime sur les personnes de notre équipe qui deviennent Golden Group Leader. On n'a plus de prime là-dessus. Par contre, on a des primes tout le temps, tous les mois. Dès qu'on redevient tous des Golden Group Leader, on va percevoir 1% sur la facturation totale des Golden Group Leader Europe. En fait, c'est comme ça va suivre avec les Young Team Leader, avec les Team Leader, avec les Executive Leader. Ça suit, en fait. Donc maintenant, il n'y a plus... On ne l'a qu'une seule fois. Maintenant, on l'aura tous les mois. Maintenant, il n'y a plus de prime. Tu prends une prime de 1% sur tous les autres Golden Group Leader Europe. Oui, d'accord. Mais alors, il n'y a plus du tout de prime, par contre, pour les passages de position pour les parents, en fait. Parce qu'il y avait pour le Golden Group Leader, il y avait pour le Team Leader, il y avait pour l'exécutive. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un de ta branche passait une position, toi, en tant que parrain, tu avais une prime. Tout ça, ça n'y est plus, en fait. Ça s'arrête à Executive Leader. Oui, elles n'y sont plus. Jusqu'à Executive Leader, elles ne sont plus. D'accord. Ça, ça n'y est plus. Par contre, j'ai une question pour Norbert. J'ai une question, je n'ai pas compris. Il y a une petite différence. Ce qu'il a dit... Attends, je n'entends pas.
De quoi? J'ai une question pour Norbert, tu m'entends? Oui. Quand on devient, il a dit quand on devient, redevient Golden Group Leader avec 500 points, si les trois personnes en dessous font 500 points. Alors là, il faut une précision. Parce que moi, dans le plan de REM que j'ai présenté, il n'y a pas 500 points. C'est ou 250 ou 500. Parce que maintenant, on nous dit que les personnes peuvent commander aussi 250. 250, oui. En fait, la question, c'est est-ce qu'il faut qu'ils fassent tous 500 points, nos premiers niveaux, ou ils peuvent aussi faire 250? Bo teraz jest napisane w tym nowym planie, że dystrybutorzy mogą zamawiać za 250. Ale poczekaj, że mają 100%. O tym liderze, o liderze grupy, a teraz o czymś innym jest. Tak, bo tam to już zostało wyjaśnione, Lukino nam wyjaśnił. Okay. I chodzi o, Lukino ma właśnie pytanie teraz o te 250 punktów. Okay. Że jeżeli, czy mamy zamawiać za 500 czy za 250? Ale czekaj, bo nie bardzo rozumiem teraz... Jak... Bo, że mamy 100% płacone za 250 punktów. Już powiem. Płacone jest 100% przy 250 punktach ze struktury tylko i wyłącznie, ze struktury rabatowej. Struktury kariery to nie dotyczy. Żeby mieć z kariery, musi być 500 punktów. Alors pour la structure carrière, il faut avoir 500 points. De 250, c'est pour avoir été payé sur la différence des prix sur notre client VIP pour être payé 100%. Mais pour la structure carrière, il faut commander 500 points. Te 250 punktów było ukłonem, znaczy ta prowizja pełna. 250 points, c'est juste pour... Jest ukłonem w stronę osób, które tylko mają strukturę rabatową, nie budują kariery. C'est juste pour la personne qui ne va pas travailler, qui ne va pas être distributeur. C'est pour, juste pour achat, pour il peut gagner 100% pour avoir, pour commander plus facilement. Pour gagner un peu d'argent pour commander la prochaine fois plus facilement. Mais ça ne compte pas pour personne qui veut travailler pour Dual Life, qui veut être distributeur. Il faut passer la commande à 500 points pour la carrière. OK. Rozumiemy to? 500 points. Tous les leaders potentiels, on va dire, doivent rester à 500 points. Et en besoin de rester à 500 points. Pour la structure carrière, il faut rester à 500 points, oui. Okay. Tak. Super. To jest tylko ukłon dla tych, którzy nie chcą kariery budować, oni chcą tylko rabatowo. C'est juste pour les personnes qui ne veulent pas faire la carrière avec Duolife, c'est juste ceux-ci qui vont qui, plus rapidement acheter des produits pour faire la commande tous les mois, pour gagner argent aussi. Po to, żeby mogły szybciej sobie kupić produkty, bo będą miały większą prowizję. Oui, pour avoir le plus de provisions, pour acheter plus de produits. Dla tych, którzy chcą budować karierę, 500 punktów to jest minimum. Des personnes qui vont avoir la carrière avec Duolife, il faut avoir 500 points. OK? OK. C'est bon? Kolejne pytanie? C'est 500 points tout seul ou on peut faire 250 et compléter avec les clients? 500 punktów bezpośrednio od nas, czy 250 klient VIP? To jest obojętne, czy my mamy punkty dla własnych potrzeb, czy ktoś kupi z mojego sklepu, czyli klient preferowany na moim koncie zrobi zakupy. Nie ma znaczenia. 500 punktów na naszym koncie, jak się pojawia. Alors, ces 500 points, ça peut être 500 points des clients VIP qui vient acheter sur notre site. Pas nous directement qui peut acheter, c'est des clients VIP qui peut acheter à 500 points, ça compte pour nous. OK. Czyli ja mogę nie kupić wcale, jeśli na moim koncie zrobią zamówienia za 500 punktów inni klienci preferowani, ja nie muszę wcale kupować. To mi się też liczy. 500 Alors, moi, na moim koncie. Moi, j'ai pas besoin d'acheter. Si client VIP vient sur mon site, il achète à 500 points, c'est pour moi, c'est 500 points, alors j'ai pas besoin de passer la commande cette mois-ci. Oczywiście nie wyobrażam sobie sytuacji, żebym ja nie kupił produktów dla siebie, bo jakim byłbym przykładem? Mais je pense pas quelqu'un qui veut faire ça parce que normalement si on a distributeur, si on travaille pour Duolife, normalement on commande des produits pour nous-mêmes, pour des gens et le voir comme nous aussi on utilise des produits. Czy to jest jasne dla was? Est-ce que vous comprenez ça? Nie wyobrażam sobie działać w tym biznesie i nie być klientem swoim własnym. Moi aussi, je suis des clients et j'utilise des produits. Si je suis dans cette société, c'est pour surtout utiliser des produits. Żeby nie być gołosłownym, to pokażę wam, jak wygląda moja lodówka. Pour pas mentir, je vous montre mon frigo.
Zawsze mam produkty Duolife w lodówce. J'ai tout le temps des produits Duolife dans mon frigo. Chlorofil, Duolife dzień i noc, aloes, Vita C, w ogóle nie ma dyskusji, pijemy na okrągło. Tout le temps je bois ça, c'est tout le temps dans mon frigo. Mało tego, jeszcze używamy Borelis, Proselect, Prorelaxin, proszę bardzo. Czyli, alors on utilise tout, tout, tout. My tak samo, właśnie pokazuję moja kolekcja. Super, pięknie. I to nie wszystko. I to nie wszystko. Mam zawsze zapas produktów. I c'est pas tout, j'ai toujours des produits en plus. Żeby nie być gołosłownym, proszę bardzo, myślę, że widać cały mój arsenał zapasów. Alors c'est tout pour moi, c'est pour avoir toujours des produits chez moi. Dlaczego? Pourquoi? Dlatego, że jak buduję grupę i ktoś potrzebuje na szybko, comme je fais nouveau groupe et quelqu'un qui besoin directement des produits. I ktoś zaczyna i nie ma jeszcze pieniędzy na to, żeby mieć jakiś zapas. Quelqu'un qui commence et n'a pas encore d'argent pour avoir un peu de stock de produits. Zawsze może liczyć na moją pomoc, mogę pożyczyć kilka produktów, żeby mógł zrobić robotę, zarejestrować kogoś lub sprzedać produkty, bo ma klienta. Moi je peux passer cet produit pour lui, il peut vendre directement parce qu'il n'a pas fait encore son stock pour avoir achat directement. Alors moi, je prête mes produits. Wiecie doskonale, że czasami klient potrzebuje natychmiast. Vous savez, on a des clients qui veulent directement des produits tout de suite. Il ne veut pas attendre de sa commande. Doskonale wie, że jego lider ma zapas, dzwoni do mnie, mówi: Norbert, czy masz taki, taki produkt? Potrzebuję na dwa dni, trzy. Il sait comme son leader, il a cet produit, tu appelles directement, il dit: est-ce que tu as cet produit? J'ai besoin pour 2-3 jours, je passe des commandes, des produits, il arrive chez moi, je te redonne, mais il me faut maintenant. Ja mówię: nie ma sprawy, pożyczę ci, za 3 dni mi oddaję, nie ma problemu, wszystko jest okej. Okay. Alors, il n'y a pas de souci, je te donne pour 3 jours, dans 3 jours, ta commande qui arrive, i problem il est réglé directement. I tego samego uczę moich liderów, żeby mieli zawsze zapas, bo obrót towarem jest najważniejszy. Et qu'est-ce que j'apprends à mes distributeurs pour avoir toujours un petit stock pour on peut vendre directement. Jeżeli są klienci, którzy chcą kupić produkt, to kolejny klient, kolejna zdrowa osoba i kolejna historia. Alors il y a un autre client, un autre histoire et un autre achat encore. A historie sprzedają najlepiej. Et une histoire c'est ça qui vend le mieux. Ma to sens? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est bon pour vous? Trudno byłoby mi wymagać od kogoś, żeby miał jakiś nieduży zapas produktów, gdybym sam tego też nie miał, bo nie byłby spójny. C'est difficile de demander quelqu'un avoir des stocks si moi-même je fais pas ça. Jakim byłbym przykładem? Je vous pouvez pas faire, il faut faire comme je fais moi, alors avoir des stocks pour proposer ça à mes distributeurs. Ja tak działam i to robi rezultaty. Alors moi je fais ça et c'est ça qui fait des résultats. Jadę na spotkanie, zawsze mam kilka produktów ze sobą w bagażniku. Comme je fais des présentations, j'ai toujours quelques produits dans mon coffre. Bo może ktoś chce kupić od razu. Parce que peut-être quelqu'un qui va acheter maintenant tout de suite. No to dlaczego mam mu nie pomóc od razu? Mais alors pourquoi je peux pas aider directement cette personne et je vends pas directement mes produits? Ma sens? Vous comprenez? C'est bon? Jeżeli zrobi tak w waszym zespole 1000 osób, to zobaczcie, jakie są zakupy duże co miesiąc. Si y a 1000 personnes qui fait la même chose dans votre structure, regardez comment ça va marcher. Ma to sens? Est-ce que c'est bon? A jak są takie zakupy, to jakie macie pieniądze w obrocie, bo pieniądze są z obrotu. Alors, si y a ces achats, alors qu'est-ce que vous avez gagné pour ces achats? Qu'est-ce qu'ils ont gagné par ça? To są proste, stare zasady biznesu sieciowego. Alors, c'est toutes les business qui marchent comme ça, c'est des programmes comme ça quand on besoin marcher.
I w soft marketingu, w tym aspekcie działamy bardzo podobnie. Alors, on marche comme avant avec toutes les sociétés, c'est la même marketing. Et on marche toujours la même façon. Jakie macie pytanie pozostałe? Inne jeszcze. Być może coś się... Alors, est-ce que vous avez encore des questions? Nie ma pytań? Jak nie ma pytań, kochani, to ja wam bardzo dziękuję. Była to dla mnie wielka uczta móc z wami dzisiaj razem być. Jeszcze raz, bo nie słyszałam. Mówię, jeśli nie ma pytań, to była to dla mnie wielka uczta, żeby z wami dzisiaj być. Est-ce que c'est tout pour vous? Vous avez plus de questions? Il est très content d'être avec nous, de présenter des business pour nous. Móc podzielić się z wami moim historią, doświadczeniem. Pour partager avec nous son histoire. Oczywiście to pierwszy raz, bo pewnie nie ostatni się spotykamy. Pour l'instant c'est première fois, mais j'espère pas dernière. Wszystko od was zależy, czy będziecie chcieli, będziecie mieli taką potrzebę i potrzebujecie juste, doświadczenia. Si nous on demande, si on besoin de voir plus de formation, plus d'information. Jestem, służę pomocą. Il est là pour nous, on peut demander lui comme on veut. Il est là pour nous, il nous fait des zooms, il fait tout pour nous. W każdym temacie, czy to planu marketingowego, no, czy jak działać z ludźmi, jak rozmawiać, jak prowadzić prezentację. Comment on fait des présentations, comment on parle avec des gens pour le business, pour les rémunérations, pour tout, il est pour nous. Macie fantastycznych liderów, którzy was super prowadzą i robią świetną robotę, macie świetne wzorce. On est super leader qui fait un super bon travail. Bo efekty, które mają i efekty, które wy macie, pokazują, że to wszystko jest super. Parce que on a déjà beaucoup gagné, on a beaucoup en France et c'est ça qui montre comme on est bon leader. Niemniej jednak, jeżeli potrzebujecie jakiegoś pomocy, wsparcia, czy to w postaci... Mais si on besoin de aide, to jestem do pomocy. Il est là pour nous. OK? Super. Okay. Jeszcze bym mogła tylko oddać głos Lukino. Możesz, oczywiście. Alors Lukino, tu notre regional manager, est-ce que tu veux dire quelque chose? Bah déjà moi, je suis très content que Norbert soit avec nous ce soir. Mais ça fait plaisir. Też szczęśliwy i zadowolony z tego, że jesteś tutaj. Et surtout sachant que c'est notre plane la plus importante quoi. Donc c'est vraiment un grand moment pour nous ce soir. Że to jest duży moment, bo pierwszy raz mamy Zooma prowadzonego przez naszego upline'a. Donc Norbert il peut être fier parce que grâce à lui, grâce à l'Italie, bah, on a ouvert la France. Donc félicitations Norbert. Gratuluję ci, że dzięki w sumie tobie, dzięki Włochom, całej grupie włoskiej, otwarliśmy Francję i jest nas tyle. Jest, ja też jestem dumny z tego, zrobiliście świetną robotę. Lui il est aussi content, elle dit on a fait bon travail. Pour l'instant on travaille très bien, on a fait bon travail. A kiedy możemy liczyć na jakiegoś BDS-a we Francji? Wszystko zależy od tego, słuchajcie, wszystko zależy od tego, ile ludzi na ten BDS jesteście w stanie umówić. A ile trzeba? Minimum 500 osób. Alors pour avoir des premières BDS en France, il faut 500 personnes. I robimy BDS-a we Francji. 500 personnes et on a BDS en France. W przyszłym tygodniu zrobione. No i szok. On est pour l'instant, on est combien? 455. Na dzień dzisiejszy jesteśmy 455 osób. Wiem, mówię o osobach nie tylko w biznesie, ale tak, o osobach, które będą na BDS-ie. 500 osób na BDS-ie, żeby było. No to będą wszyscy. On parle pas 500 personnes qui est dans la structure, c'est 500 personnes qui viennent à BDS, 500 personnes qui achètent des billets pour, qui prennent des billets pour BDS. Ils font. C'est pas 500 personnes dans la structure. D'accord. Okay. C'est 500 personnes pour la BDS. OK, on y va.
Patryk, nie ma żadnego problemu, żebyśmy zorganizowali, umówili się konkretnie, jaka data, kiedy, żeby to oczywiście przygotować odpowiednio z wyprzedzeniem. Będzie 500 osób, robimy BDS. Il faut préparer, on a 500 personnes qui vont avoir BDS, on va faire des BDS, il faut prendre rendez-vous, il faut faire la date, tout ça, et tout va bien travailler, on va faire BDS en France. Alors, est-ce que tu peux dire à Norbert que Pablo voulait organiser avec lui, bien sûr, la direction polonaise, un kick-off en juin? Que Pablo, ouais. Pablo voulait organiser, que j'ai eu cette semaine, il voulait organiser avec la direction polonaise, donc Norbert inclus, un kick-off au mois de juin. Parce que c'est toujours d'actu. Czy słyszałeś coś, że mają być przygotowania coś na czerwiec, bo Paweł, nie Paweł Borecki, tylko Pawlo mówił, tak, że żeby zrobić jakieś coś małego już na początek, na czerwiec, bo jak żeśmy rozmawiali wcześniej na spotkaniu na LDS-ie, była mowa po wakacjach o wrześniu, ale teraz skoro tak dobrze ta struktura się rozrasta tutaj we Francji, mówili, że może coś zrobimy już w czerwcu. Nie ma żadnego problemu, wszystko zależy od ilości osób. Ale czy ty słyszałeś o tym, czy nie? Nie, ja nie słyszałem, ale możemy to zrobić. To jest kwestia umówienia się na rozmowę z Norbertem Janeczkiem czy z Piotrem Pacygą. Konkrety ustawiamy, co robimy, jak organizacyjnie. Il faut prendre Lukino, rendez-vous avec Pablo, il faut tout discuter pour avoir des dates. Okay. Il faut juste fixer la date. C'est okay. Tout possible, mais il faut fixer la date, il faut parler, il faut appuyer derrière. Bardzo chętnie przyjedziemy, zrobimy robotę. Ils vont venir avec grand plaisir pour faire des BDS pour nous, mais il faut concrétiser tout ça. Est-ce que tu peux dire à Norbert qu'il y a, d'autres grands leaders dans l'équipe? Il y a Robin et Jenny qui sont régional manager. Tak, to już mówiłam, że mamy jeszcze jednego regionalnego menadżera, to jest właśnie Robin Jenny. Pięknie. Więc mamy dwóch regionalnych menadżerów. Ouais. Super. Nous avons depuis hier un nouveau executive leader avec Sébastien. Mamy nowego executive lidera od wczoraj, mój własny mąż. Bravo. Est-ce que tu peux dire aussi à Norbert que tous les 21 personnes qui sont restées ici ce soir connectées seront les futurs grands leaders français? Więc wszyscy te 21 osób, które są teraz na tym Zoomie, to są przyszli wielcy liderzy we Francji. No, to pięknie. Wspomnienie. Dobrze, że zrobiłeś, Patryk, zdjęcie. Będziemy mieć wspomnienia. Donc, dis bien à Norbert que ce sera donc Lucie, Amara, Christelle, Véronique, Brigitte, Kasia, Pascal, David, Angèle, Sandrine, Hera, Jocelyne, Marine, Eric, Dali et Gigiène. Wszystkie te osoby... Ce soir, le pari est lancé. Ce sont les grands prochains leaders français. Wszyscy ci ludzie wymienieni to będą wielcy liderzy francuscy. Super, już się nie mogę doczekać was na scenie jako menadżerów, senior menadżerów, dyrektorów. Tout le monde il veut parler comme senior manager sur le podium, tout le monde qui va monter sur le podium de cette équipe. I tout le monde ils vont parler de son histoire sur le podium. I wszystkim wam osobiście będę gratulował wielkiego sukcesu w Duo Live we Francji. Super. Alors, ils vont nous faire tout gratuit, tout le monde. Ils veulent ça vraiment arriver pour nous tous, comme on est des grands leaders. Idziemy z tymi produktami, z tą ideą w świat, do wszystkich krajów. Alors, on va partout dans toutes les mondes possibles. Jesteście pionierami na rynku francuskim na razie. Bardzo duży rynek macie, a jest was na razie garstka. Cały rynek i inne kraje są do dyspozycji. Alors, on est pour l'instant tout petit parce que la France elle est tellement grande, comme on a des possibilités énormes à faire en France. Alors, il faut chercher des distributeurs, il faut encore réussir. Jak jesteście dzisiaj już tutaj, gdzie jesteście, to zobaczcie, gdzie będziecie za 5 lat. Wy będziecie szybciej dyrektorami generalnymi niż ja. Alors, regardez maintenant en 3 mois où on est maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire dans 5 ans? On va être plus rapidement des directeurs généraux comme Norbert. On va être plus rapidement là-bas. I tego wam z całego serca życzę, bo jest wszystko, co potrzeba, jest gotowe. De toutes les cœurs, ils nous souhaitent ça
quand on arrive à sa position. Ok, bah, avec grand plaisir. Z przyjemnością. Super! Dzięki Wam wielkie. Zaraz na Facebooku rozgrzmieje, że mieliśmy dzisiaj świetne spotkanie. Halo, halo. No, słyszałaś mnie, Kasia, czy nie? Nie, nic urwało. Mówię, że zaraz rozgrzmie na Facebooku, że mieliśmy dzisiaj świetne spotkanie z liderami z Francji. Alors, ça va montrer directement en Facebook, comme on a eu première grand Zoom en France. I dajcie tam komentarze swoje też pod tym. Alors, pod... mettez des commentaires, des likes. Qu'est-ce que Norbert il va poster? Mettez des likes et commentaires derrière. OK? OK, avec grand plaisir. OK. Z przyjemnością. Dziękujemy bardzo. Następnym razem nie mogę się już doczekać, kiedy się spotkamy. Na żywo. Il attend de la prochain jour et même des prochaines rencontres en vrai. Bah maintenant, il a Kasia comme interlocutrice privilégiée pour les Zooms. Hein. Il est tranquille. Hein. C'est ça. Maintenant, on a le duo. C'est des premières, grandes premières pour Kasia, moi. Alors. Félicitations à toi, Kasia. C'était pas prévu. Bravo de la Kasia pour tout ma chaîne. Świetna robota. Bravo. Norbert, który mi zrobił, nie... To nie moja wina, zobacz, Paweł powie prawdę. Świetnie ci poszło, naprawdę jesteś... Paweł, tak... qui nous laisse tomber aujourd'hui, Paweł Borecki, qui besoin faire des traductions aujourd'hui, on sait pas qu'est-ce qui se passe, il répond pas au téléphone, alors il a disparu. On va aller le c'est voir. Pour ça, c'est pour ça, c'est moi qui ai fait, désolé pour la traduction, j'espère que vous avez compris un petit peu de mes traductions. Merci beaucoup. There is des questions, c'est pour Sébastien. Mam jeszcze jedną rzecz na koniec, bo bym zapomniał. Encore une chose à la fin? Koniecznie zróbcie wszystko, żeby w lipcu być na LDS-ie w Polsce, bo to jest mega wydarzenie. Tout pour venir à LDS en juillet en Pologne. Ça il faut faire. BDS, il est important, mais pour venir en LDS, en toute l'équipe, pour être en LDS, c'est en juillet. Zrozumiecie. Pierwszy tydzień, pierwszy weekend. Tak, zrozumiecie w pełni ideę soft marketingu i zobaczycie, jaką wartość dajemy w rozwoju osobistym. Comprenez, qu'est-ce qui se passe dans Duo Life, qu'est-ce qui se passe dans soft marketing. C'est pour ça, LDS, qu'il est très important. Zobaczycie, jak wielu ludzi, których ze sobą zabierzecie, wybuchną w ciągu najbliższych 3 miesięcy po LDS-ie. Et toutes les personnes après LDS, des 3 mois après, ils vont exploser. Toutes les personnes qui vont venir avec vous en LDS, ils vont exploser. Zobaczycie, parce qu'il y a très bon travail qu'il est fait sur la LDS. I zobaczycie, jak wy urośniecie, bo na następnym LDS-ie będziecie 3-4 pozycje wyżej. Et qu'est-ce que ça fait pour vous? Parce que sur la prochaine LDS, vous allez avoir encore 3 positions ou 4 positions plus quand vous êtes maintenant. Taki niesamowity kop. Mentalny, energetyczny, pewności. Il y a trop d'énergie, trop de travail sur nous-mêmes. Il y a beaucoup de choses qui se passent en LDS. Zapytajcie każdego, kto był na LDS-ie, to wam powie, jakie są wrażenia jego. Są ludzie w szoku. Vous pouvez demander tout le monde qui était sur la LDS, alors moi, Luki, non. Qu'est-ce qui se donne de LDS? To pomaga mega zbudować biznes. Ça aide beaucoup de faire notre business. Merci beaucoup. Dziękujemy bardzo. Robin. Dzięki. Grazie mille. Gratulacje dla wszystkich menadżerów, kierowników, liderów zespołu. Zróbmy robotę. Dziękujemy. Z tym. Dni zostało. Super. Dziękujemy. Dzięki, Kasia. Świetna robota. Naprawdę sobie poradziłaś znakomicie. Gratuluję ci. Mogę oddychać. Oui. Tu peux juste rectifier quelque chose à Norbert, il n'y a pas 21 voitures en mai, mais 22, parce que Robin et Jenny... Nie ma 21, jest 22 samochody, bo jest jeszcze Robin i Jenny. Pięknie! To zobaczymy. Dziękujemy bardzo. Dzięki wam wielkie, dzięki. Pa! Ciao, ragazzi. Au revoir tout le monde, bonsoir à tout le monde. Ciao. Ciao.